Wir wollen uns an diesen beiden Abenden mit Richter 9 bis 12 beschäftigen. Przez te dwa wieczory, które są przed nami, chcielibyśmy zajmować się Księgą Sędziów od 9 do 12 rozdziału. Kapitel 9, was wir heute vor uns haben, ist kein schönes Gemälde. Dziewiąty rozdział, który chcemy dzisiaj rozważać, to nie jest zbyt piękny obraz. Und doch gibt es auch in diesem dunklen Gemälde helle Zeichen. A jednak też i w tym ciemnym tle możemy odnaleźć jasne przebłyski. Denn je dunkler der Hintergrund, umso stärker ist der Kontrast, wo es doch noch Gutes gibt. Im ciemniejsze jest tło, tym większy jest kontrast w tych miejscach, które jasno świecą. Und so wollen wir bei allem Traurigen, was wir sehen, i tak chcemy we wszystkich tych rzeczach, które będziemy tutaj oglądali, a one są zasmucające, diese Ermutigungen nicht übersehen. Nie przeoczyć te wszystkie miejsca, które są dla nas jednak zachętą. Wir lesen jetzt die ersten 21 Verse von Richter 9. Przeczytamy teraz z Księgi Sędziów z 9 rozdziału 21 wierszy. Od 1 do 21 wiersza. Lecz Abimelech, syn Jerubala, poszedł do Sychem, do braci swojej matki i przemówił do nich i do wszystkich krewnych swojej matki tak. Zapytajcie się wyraźnie wszystkich obywateli Sychem, co jest dla was lepiej, czy żeby panowało nad wami 70 mężów, samych tylko synów Jerubala, czy też żeby panował nad wami jeden mąż. Pamiętajcie także, żem ja ciało z ciała waszego i kość z kości waszej. Przemówili tedy bracia jego matki wyraźnie za nim do wszystkich obywateli Sychem tymi właśnie słowy. I serce ich skłoniło się ku Abimelechowi. Powiedzieli sobie bowiem, brat to nasz. Dali mu też 70 srebrników ze skarbca świątynnego Baala, Berit, i Abimelech zwerbował sobie za nie lekkomyślnych i zuchwałych mężów, którzy stanowili jego orszak. Następnie przyszedł do domu swojego ojca do Ofry i wymordował za jednym zamachem swoich braci, synów Jerubbaala, w liczbie 70 mężów. Ostał się tylko najmłodszy syn Jerubbaala, Jotam, gdyż się ukrył. Potem zeszli się wszyscy obywatele Sychem i cała załoga warowni i zgromadzili się pod dębem przy słupie, który był w Sychem, i tam obwołali Abimelecha królem. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garizim, podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie. Słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy i Bóg słuchać was będzie. Zeszły się raz drzewa, aby ustanowić nad sobą króla, i rzekły do oliwki, bądź naszym królem. Lecz oliwka rzekła do nich, czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego, Nurze, zostań ty naszym królem. Lecz drzewo figowo odpowiedziało im, czy mam zaniechać mojej słodyczy i mojego dobrego plonu, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do winorośli, Nurze, zostań ty naszym królem. Lecz winorośl odpowiedziała im, czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły wszystkie drzewa do głogu, Nurze, zostań ty naszym królem. A głóg odpowiedział drzewom, jeżeli naprawdę chcecie mnie namaścić na swojego króla, chodźcie, schrońcie się w moim cieniu, a jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z głogu
i strawi cedry Libanu. Jeżeli tedy w sposób godny i prawy uczyniliście to, że ustanowiliście Abimelecha królem, jeżeli dobrze postąpiliście z Jerubaalem i z jego domem, jeżeli odpłaciliście mu według tego, jak zasłużył, bądź przecież on, mój ojciec, walczył za was, swoje życie narażał i wyrwał was z ręki Midiańczyków. Wy zaś postawiliście dziś przeciwko domowi mojego, powstaliście dziś przeciwko domowi mojego ojca i wymordowaliście za jednym zamachem jego synów w liczbie 70 mężów i ustanowiliście Abimelecha, syna jego służącej, królem nad obywatelami Sychem, dlatego że jest waszym bratem. Jeżeli w sposób godny i prawy postąpiliście dziś z Jerubalem i z jego domem, to cieszcie się z Abimelecha i niech on także cieszy się z was. Lecz jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z Abimelecha i pochłonie obywateli Sychem wraz z załogą warowni, i niech wyjdzie ogień z obywateli Sychem i z załogi warowni i pochłonie Abimelecha. Potem umknął Jotam, zbiegł i poszedł do Ber i zamieszkał tam, chroniąc się przed Abimelechem, swoim bratem. Es ist jetzt 3 Jahre her, dass wir uns mit dem Buch der Richter zusammen beschäftigt hatten. Minęły już 3 lata, gdy wspólnie zajmowaliśmy się Księgą Sędziów. Insofern ist es sicher gut, noch einmal ein wenig in dieses Buch hineinzuführen. I z całą pewnością będzie to dobrą rzeczą, jeżeli przypomnimy te rzeczy z tej księgi i na samym początku zrobimy wprowadzenie. Das Buch Josua, womit wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben, Księga Jozuego, którą zajmowaliśmy się poprzednio, zeigt uns die Zeit, wo das Volk Israel in das Land hineingekommen ist, das Land Kanaan. Pokazuje nam ten czas, gdy lud izraelski dotarł do tego kraju Kanaan. Wo sozusagen ein Glaubensanfang des Volkes Gottes zu sehen ist. Tam, gdzie można zaobserwować ten początek we wierze tego ludu Bożego. Sie sind durch den Jordan in das Land gegangen. Gdy widzimy, że oni przez Jordan weszli do obiecanego kraju. Dann haben sie in dem Land die Feinde überwunden. I w tym kraju zwyciężyli swoich nieprzyjaciół. Und dann haben sie das Land verteilt. I podzielili ten kraj między sobą. Eine wunderbare Zeit von Wachstum, von Kraft, von Frische. Cudowny czas nastał, który cechował się wzrostem, siłą i taką świeżością w działaniu. Diese Zeit endet damit, dass Josua ihnen etwas vor die Herzen stellen muss. Ten czas kończy się na tym, gdy Jozue musiał im coś ich sercom przedstawić. Das findet man in Kapitel 24. O tym czytamy w 24. rozdziale. Dort sehen wir, dass Josua schon die Entwicklung nach unten vorhergesehen hat. Możemy zauważyć, że Jozue już przewidział ten rozwój sytuacji, która będzie pod względem duchowym ciągle w dół się staczała. Er hat sich von der Schönheit des Anfangs nicht blenden lassen. Jozue nie dał się oślepić pięknością tego początkowego czasu. Da waren schon die 2,5 Stämme wieder zurückmarschiert. Wiemy, że już 2,5 pokolenia izraelskiego odmaszerowało z tego kraju za Jordan. Hatten diesen Altar gebaut, für den sie überhaupt keinen Auftrag hatten? Zbudowali sobie ołtarz, co do którego nie otrzymali żadnego polecenia, żeby tak zrobić. Und er stellte dem Volk vor, dann spricht er zu dem Volk. I wtedy on, stając przed tym ludem, przemówił do nich. Und sagt ihnen, wählt, was für Göttern ihr nachfolgen wollt. I powiedział, wybierajcie teraz, za jakimi bogami chcecie pójść. Ob alten Göttern oder neuen Göttern. Czy chcecie pójść za starymi bogami, czy za nowymi? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ale ja i mój dom, my chcemy służyć Panu.
Damit hat er prophetisch schon vorhergesagt, dass sie in Götzendienst fallen würden. I tym samym w tych słowach on to proroczo przepowiedział, że oni wpadną w bałwochwalstwo. Und genau damit beschäftigt sich das Buch der Richter. I dokładnie tą sprawą zajmuje się Księga Sędziów. Obwohl es zu Beginn Begebenheiten vorstellt, die schon in der Josua-Zeit gewesen sind. Pomimo tego, że na początku tej księgi przedstawione są już takie sytuacje, które były również wzmiankowane w księdze Jozuego, stellt es sie unter einem total anderen Blickwinkel vor. To jednak te same rzeczy są w tej księdze sędziów przedstawione z całkowicie innego punktu widzenia. Der Schreiber dieses Buches zeigt, wie von Anfang an das Volk versagt hatte, das Land komplett einzunehmen. Ten pisarz tej księgi pokazuje, że od samego początku ten naród zawiódł przy obejmowaniu tej ziemi w posiadanie. Er zeigt ihnen dann zweitens, po drugie pokazuje im, dass sie von jetzt an in einem Kreislauf sich verhalten würden, że oni od tego momentu będą w pewnym sensie krążyli w kółko, den wir morgen auch noch einmal vor uns haben werden. I tą sytuację jeszcze jutro będziemy dokładnie oglądali. Anfangen davon, dass sie sich von Gott abwenden. Począwszy od tej sytuacji, że oni odwrócili się od Boga, sich Götzen zuwenden, skierowali swoje życie w kierunku bożków, im Bösen verharren, trwali w uporze w tym złym, von Gott als Zuchtmittel deshalb ein Feind geschickt wird, a Bóg jako środek karności zsyła na nich różnych wrogów. Sie dann zu Gott schreien, a wtedy oni wołają do Boga. Und er ihnen einen Retter, einen Richter schickt. A Bóg posyła im ratownika i sędziego. In Wirklichkeit ist das nicht ein Kreis, i w rzeczywistości, czyż nie jest to taki krąg zdarzeń? Sondern es ist wie so ein Lauf, der nach unten geht. Albo czy to nie jest właśnie bardziej taki bieg, który stacza się ciągle spiralnie w dół? Also nach jedem Versagen ist man nicht wieder auf dem gleichen Niveau wie vorher, sondern eine Etage tiefer. Czyli za każdym razem, gdy ten naród zawiódł i wracał z powrotem do Boga, to nie znajdował się już z powrotem na tym samym poziomie, co poprzednio, tylko jakby jeden poziom niżej. Und so kam es, dass Gott erst Otniel schickte. I tak się zdarzyło, że Bóg zesłał do nich sędziego Otniela, dann Ehud, potem Ehuda, dann konnte er Deborah und Barak schicken, potem mógł zesłać do nich Deborę i Baraka, und wie wir beim letzten Mal vor uns hatten, Gideon. A ostatnio zajmowaliśmy się osobą Gedeona. Mit dieser Geschichte haben wir uns ausführlich beschäftigt. Tą historię jego życia żeśmy się dokładnie zajmowali. Ein furchtbares Elend, wo das Volk keine Nahrung mehr hatte durch die Midianiter. I oglądaliśmy tą przerażającą biedę i nędzę, jaka tam w tym narodzie powstała z powodu Midiańczyków, którzy im zrabowali wszelkie środki żywnościowe. Und Gott bereitet sich dieses Instrument zu. A to Bóg sobie przygotował tego rodzaju instrument, damit er sein Volk retten sollte aus diesem Elend. Aby mógł on tylko wyratować ten naród z tej nędzy. Ein Mann, der offensichtlich schon in früher Zeit von Gott benutzt werden konnte. Był to mąż, który najwyraźniej już od młodych lat swojego życia mógł być użyty przez Boga. Ängstlich von seiner Natur, który w zasadzie był bardzo strachliwej natury, aber von Gott zu einem großen Werk benutzt werden konnte. Ale przez Boga mógł być użyty do wykonania jego wielkiego dzieła. So ist das auch heute. I tak dzisiaj możemy oglądać, dass die Christenheit befindet sich in einem elenden Zustand, że ogół chrześcijaństwa znajduje się w bardzo nędznym stanie. Das sind nicht die anderen, to nie są wszyscy inni, das sind wir. To jesteśmy my. Denn wir machen teil, wir sind teil dieser Christenheit. Dlatego, że my też jesteśmy cząstką całego chrześcijaństwa. Und du kannst auch das Ganze enger sehen.
I możesz to jeszcze bardziej zawęzić, swój obszar patrzenia. Wir haben keinen Grund, uns über den geistlichen Zustand, in dem wir uns befinden, zu rühmen. I możesz na pewno stwierdzić, że nie mamy żadnych powodów, aby chlubić się jakimś wzniosłym duchowym stanem. Im Gegenteil. Nie, właśnie przeciwnie. Aber da gibt es dann solche, da möchte der Herr solche erwecken. Ale na pewno Pan chciałby wśród swoich takich wzbudzić. Mögen sie persönlich noch so ängstlich sein? Nawet gdyby oni osobiście byli jeszcze bardziej strachliwymi niż Gedeon. Oder mögen sie der Meinung sein, sie seien gar nicht geeignet dafür, im Volk Gottes zu helfen? I nawet gdyby oni sami o sobie byli tego mniemania, że nie nadają się do tego rodzaju pracy wśród ludu Bożego. Seien sie Brüder wie Gideon? Mogą to być i bracia, tak jak Gedeon. Oder Schwestern wie Deborah? Albo tak, mogą być to siostry jak Deborah. Der Herr möchte Gläubige erwecken, die zum Segen seines Volkes wirken. To Pan chce właśnie takich wierzących wzbudzać, aby oni stali się błogosławieństwem dla Jego ludu. Gideon war so ein treuer Mann. Gedeon był bardzo wiernym mężem. Er lehnte ab, Kapitel 8, Vers 22, über diejenigen zu herrschen, denen er als Retter gegeben worden ist. Czytamy w 8 rozdziale, w 22 wierszu, że on odrzucił taką możliwość, aby zapanować, królować nad wszystkimi tymi, których Pan darował mu, aby mógł ich wybawić. Aber jeder Gläubige hat Schwachstellen in seinem Leben. Ale każdy wierzący ma słabe punkty w swoim życiu. Jeder. Każdy. Du genauso wie ich. Dokładnie tak samo ty, jak i ja. Und wenn man da nicht auf der Hut ist, jeżeli w tym akurat zakresie nie będziemy czujni, wenn man nicht wachsam ist, genau an den Punkten, wo man weiß, dass man dem Teufel eine Flanke öffnet. Jeżeli nie będziemy się tego strzegli, aby czasem nie otworzyć w tym zakresie takiej furtki, która by nieprzyjaciel wykorzystał, dann kommt man zu Fall wie Gideon. To wtedy upadniemy tak samo jak Gedeon. Warum betrifft das jeden von uns? Dlaczego to dotyczy każdego z nas? Weil jeder von uns das Fleisch an sich hat. Dlatego, że każdy z nas ma na sobie swoje ciało. Diese alte Natur, tą starą naturę, die wir bis an unser Lebensende auf der Erde nicht verlieren werden, której aż do końca naszego życia na tej ziemi nie pozbędziemy się. Du magst andere Schwächen haben als ich, ty może masz inne miejsca słabości niż ja, aber Schwächen hast auch du. Ale każdy ma słabości. Und da gibt es einen, der kennt die sehr genau. I jest ktoś taki, który właśnie ciebie bardzo dokładnie zna. Und ich meine nicht Gott, der uns natürlich in jeder Hinsicht kennt. A ja nie mam na myśli Boga, który tak czy tak nas w każdym zakresie zna. Sondern der Teufel, er erlebt, wie du dich Tag für Tag verhältst. Ale diabeł właśnie obserwuje ciebie, jak ty w każdym dniu twojego życia się zachowujesz. Und er merkt, wo du empfänglich bist für Dinge, die böse sind. I on z całą pewnością u każdego z nas to zauważa, w jakim zakresie, w jakich rzeczach ty będziesz właśnie czuły na to, aby poddać się i upaść w tym zakresie, bo on do tego doprowadzi. Das mag bei dem einen im geistigen Bereich sein. U jednego może być to w zakresie duchowym. Das kann bei dem anderen im moralischen Bereich sein. U kogoś drugiego może być to w zakresie moralnym. Der moralische Bereich, wo vielleicht keine andere Person direkt betroffen ist. Może to być też i taki moralny zakres, że nawet i inna osoba w ogóle tym nie będzie dotknięta, żeby szkodę poniosła. Sagen wir, wo wir zum Beispiel allein vor unserem PC sitzen. Może to być właśnie w takim zakresie, gdy my w samotności siedzimy przed naszym komputerem. Und andere sind betroffen im zwischenmenschlichen Bereich. A inni może bardziej są tutaj otwarci na upadek w takich innych ludzkich zakresach.
unter Gläubigen oder auch in Beziehung zu Ungläubigen. I to jeśli chodzi o współżycie z wierzącymi albo niewierzącymi. Gideon war nicht wachsam. Gedeon nie był czujny. Und lässt sich von seinen Landsleuten die goldenen Ohrringe der Ismaeliter, Kapitel 8, Vers 24 geben. I on właśnie kazał, aby wszyscy z jego ludu pozdejmowali kolczyki ze swoich uszu, bo byli Ismaelitami i on sporządził bożka z tego. Er macht daraus ein Ephod. On wykonał efod. Und dieses efod wird zum Anlass für Götzendienst. I ten efod stał się pobudką do bałwochwalstwa. Das war zweifellos nicht die Absicht von Gideon. To bez wątpienia nie było zamiarem Gedeona. Vielleicht wollte er einfach nur so einen Denkstein, ein Denkmal machen für das, was er durch Gottes Hilfe vollbracht hat. Może jemu chodziło tylko o to, aby sporządzić swego rodzaju pomnik, co przez Bożą pomoc udało się jemu dokonać. Aber ein Fehler von solchen, die Verantwortung haben in der Versammlung. Ale właśnie tego rodzaju błąd u ludzi, którzy ponoszą odpowiedzialność w miejscowym zgromadzeniu. Mit Fehler meine ich Sünde. Mówiąc błąd, to mam na myśli grzech. Wird von solchen, die auf diese Geschwister, Brüder schauen, dann zu einer großen Sünde. To taki grzech u takiej osoby może stać się powodem wielkiego grzechu u wszystkich tych, którzy patrzą na tego rodzaju wierzących. Das macht uns, das warnt uns, die wir am Ort oder darüber hinaus Verantwortung haben. A to wszystko właśnie ostrzega nas, którzy ponosimy odpowiedzialność w miejscowym zgromadzeniu albo pomiędzy zgromadzeniami. Damit wir wachsam sind, abyśmy byli czujnymi, weil das, was wir an Verkehrtem tun, weitreichende Folgen haben kann unter Gottes Volk. Bo to, co my błędnego dopuścimy u siebie samych, doprowadza do daleko gorszych skutków wśród ludu Bożego. Es gab noch eine zweite Sache, die wir bei Gideon finden. Ale była też i druga rzecz, którą stwierdzamy w przypadku Gedeona. 8, Vers 30 am Ende, er hatte viele Frauen. 8 rozdział, 30 wiersz pod koniec, gdyż miał wiele żon. Wir sehen immer sehr scharf auf Salomo. My zwykle z bardzo ostrym okiem spoglądamy na Salomona. Mit Recht. Mamy rację. Aber es gab weit vor ihm immer wieder solche, die das gleiche Versagen gezeigt haben. Ale długo przed nim byli również w ludzie Bożym tacy, którzy w tym samym zakresie zawiedli. Und dabei hatte er auch noch eine Nebenfrau, Vers 31. A oprócz tego, co pokazuje wiersz 31, miał również i nałożnicę. Überhaupt schon, was für eine Degradierung von einer solchen Person. W ogóle takie zdegradowanie tego rodzaju osoby tu oglądamy. Vermutlich eine Kananiterin. Prawdopodobnie była to kobieta z narodów kananejskich, die eben in Sichem, diesem, dieser Stadt des Mischvolkes wohnte, która zamieszkiwała to miasto Sychem, w którym mieszkał taki pomieszany naród. Und er gab ihm und sie gebar einen Sohn von Gideon und er gab ihm den Namen Abimelech. Ona urodziła syna temu Gedeonowi, a nadał mu imię Abimelech. Was heißt Abimelech? Jak można przetłumaczyć to imię Abimelech? Mein Vater ist König. Mój ojciec jest królem. Hatte Gideon das nicht abgelehnt, König zu sein? A czyż przecież Gedeon nie odrzucił tego, tej propozycji, żeby stać się królem? Kapitel 8, Vers 23. Gdy spojrzymy na 8 rozdział 23 wiersz. Nicht ich will über euch herrschen und nicht mein Sohn soll über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Tam czytamy: ja nie będę panował nad wami,
ani mój syn nie będzie panował nad wami, Pan będzie panował nad wami. Ich bin ziemlich sicher, dass der Vorschlag dieses Namens von der Frau kam. Prawie że jestem pewny tego, że propozycja tego imienia była skierowana ze strony jego żony. Aber es heißt ausdrücklich in Vers 31, er gab ihm den Namen Abimelech. Ale my czytamy w wierszu 31 dobitnie, on nadał mu imię Abimelech. Denn er hatte die Verantwortung dafür, was da für ein Name verteilt wurde. Bo to on ponosi zawsze, czyli mężczyzna ponosi odpowiedzialność, jakie imię jest tutaj nadawane. Hat er sich vielleicht nicht doch ein wenig gesonnt darin, dass er etwas bewirkt hatte? A może i tak było, że on wielce nad tym rozmyślał, co by to było, gdybym tak mógł być tym królem. Das geht uns allen so. Nam wszystkim się dokładnie tak samo powodzi. Wenn Gott dich oder mich in irgendeiner Weise im Volk Gottes benutzen konnte, jeżeli Bóg ciebie albo mnie w jakimkolwiek zakresie mógł użyć kiedyś wśród ludu Bożego, dann werden wir alle nach außen hin sagen, die Ehre dem Herrn, hoffentlich. To my zwykle na zewnątrz to wypowiadamy, miejmy nadzieję, że zawsze niech będzie Panu za to chwała, że tak to sprawił. Aber sind wir nicht alle auch geneigt dazu, jedenfalls das mal zu erzählen? Ale czy nie jesteśmy może skłonni wszyscy, albo prawie wszyscy do tego, aby właśnie o tym opowiadać? Warum spreche ich denn darüber? Dlaczego ja o tym teraz mówię? Wirklich, um allein dem Herrn die Ehre zu geben in dieser Sache? Czy chodzi o to, żeby rzeczywiście tylko i wyłącznie Panu oddać cześć i chwałę w tej sprawie? Oder auch so ein bisschen Ehre für mich mitzunehmen. Albo może troszeczkę tej czci i chwały na siebie samego ściągnąć. Als der Jesus das Wunder getan hat mit den 5000, die er gespeist hatte. Gdy Pan Jezus dokonał tego wielkiego cudu, gdy on nakarmił tłum 5000 mężów, liest man in Johannes 6, dass die Menschen das Volk ihn zum König machen wollte. Możemy przeczytać w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, że cały naród tam zgromadzony chciał go obwołać królem. Und dann lesen wir so interessant, dass der Herr die Jünger nötigen musste, in das Schiff zu steigen. I wtedy właśnie w tej sytuacji czytamy, że Pan Jezus musiał przymusić swoich uczniów, aby wsiedli w łódź przed nim. Freiwillig sind sie nicht gegangen. Dobrowolnie nie chcieli wejść do łodzi. Wenn er König war, sie Minister. Bo to tak wyglądało, jeśli on ma być królem, no to oni ministrami. Und so ein wenig Ehre vor Menschen oder vor Gläubigen, noch schlimmer, haben wir alle gerne. A przecież jakże chętnie byśmy troszkę odebrali czci i chwały od ludzi, a jeszcze gorzej by było, gdybyśmy chcieli takimi być też i wśród wierzących. Abimelech, mein Vater ist König. Tak, Abimelech znaczy to imię. Mój ojciec jest królem. Gott wollte herrschen und nicht ein Mensch sollte herrschen über sein Volk. To Bóg przecież chciał panować nad swoim narodem, a nie miał tego czynić żaden człowiek. Und wie so oft bewahrheitet sich, dass der Name, den eine Person bekommt, für den Charakter der Person steht. I jakże często to możemy stwierdzić w Słowie Bożym, że imię dokładnie określa charakter tej osoby. Wir haben gelesen in den ersten Versen von Kapitel 9, was Abimelech tun wollte. W tym 9 rozdziale, w pierwszych wierszach mogliśmy przeczytać, jakie zamiary miał Abimelech. Vers 2, was ist besser für euch, dass 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne Jerubbaals, oder dass ein Mensch über euch herrsche? I wiersz drugi, namyślcie się, co jest dla was lepiej, aby panowało nad wami 70 mężów, samych tylko synów Jerubbaala, czy żeby panował nad wami tylko jeden mąż? Und wir lesen in Vers 6, dass man Abimelech zum König machte. I już w 6 wierszu czytamy o tym, że obwołano Abimelecha królem. Es gibt nur einen Richter in dem Buch der Richter, der König genannt wird.
Jest tylko jeden jedyny sędzia w tej księdze sędziów, który jest nazywany królem. Das ist Abimelech. To jest właśnie Abimelech. Es gibt nur einen Richter, von dem wir nicht eine einzige gute Tat finden. I to jest jedyny sędzia w tej księdze, co do którego nie czytamy ani o jednym dobrym jego uczynku. Und auch das ist Abimelech. I to jest właśnie Abimelech. Nun ist es ja nicht verkehrt, dass im Volk Gottes Autorität ausgeübt wird. Es ist nicht verkehrt, dass inmitten des Volkes Gottes Autorität ausgeübt wird. To nie jest rzeczą złą, aby wśród ludu Bożego był wykonywany Boży autorytet. Gott hat sie gegeben. Bóg takie autorytety darował. Hatte der Richter nicht auch Autorität? Czy i sędzia nie miał swojego autorytetu w tym narodzie? Wieso lesen wir denn immer wieder, sie richteten das Volk so und so viele Jahre? Dlaczego właśnie czytamy w tej księdze tak często, że ten sędzia sądził ten naród tyle i tyle lat? Weil diese Männer und Frauen Deborah geistliche Autorität besaßen. Dlatego, że wszyscy ci mężowie, ale również też i niewiasta Debora, posiadali wśród tego narodu Boży autorytet. Wodurch besaßen sie diese Autorität? A przez co oni właśnie otrzymywali ten autorytet? Dadurch, dass sie Gott gehorsam waren. Przez to, że byli posłuszni Bogu. Dadurch, dass sie Vorbilder waren im Blick auf das, was sie weitergeben wollten. Z tego powodu, że byli wzorcami w tym, co mogli dalej przekazywać temu narodowi. Dadurch, dass sie nicht sich selbst gesucht haben, sondern die Ehre Gottes. Przez to, że oni nie szukali chwały dla siebie samego, ale dla Boga. Genau das finden wir auch im Neuen Testament. Dokładnie to samo też oglądamy w Nowym Testamencie. Da gab es auf der einen Seite die Apostel. Tam widzimy z jednej strony apostołów. Sie hatten tatsächlich Autorität in formaler Weise. Oni rzeczywiście posiadali autorytet w ten sposób sformalizowany. Aber es war nicht einfach jemand aus sich selbst heraus Apostel. Ale czy ktoś z nich stał się apostołem sam od siebie? Sondern dadurch, dass der Herr Jesus ihm erschienen ist. Nie, to z tego powodu, że to im Pan Jezus się objawił. Sei es den Jüngern, die ihn auf der Erde gesehen haben? Jeśli chodzi właśnie o uczniów, którym Pan Jezus się na tej ziemi objawił, oder sei es der Apostel Paulus, dem der Herr in Herrlichkeit erschienen ist. Albo jeśli chodzi o apostoła Pawła, któremu Pan objawił się, będąc już w chwale niebios. Aber dann finden wir auch Älteste. Ale również też i znajdujemy opisanych w Nowym Testamencie starszych. Älteste, die damals von den Aposteln oder ihren Delegierten angestellt worden sind. Starsi, którzy przez apostołów albo przez takie osoby, które przez apostołów były do tego celu wydelegowane, zostali ustanawiani. Wir lesen das zum Beispiel in dem Titusbrief. Czytamy o tym na przykład w liście Tytusa, do Tytusa. In Kapitel 1, Vers 5 sagt Paulus. W pierwszym rozdziale, w piątym wierszu, Paweł wyraża się tutaj, dass Titus in jeder Stadt Älteste anstellen sollte. I zarządza to, aby Titus w każdym mieście ustanowił starszych. Das war also eine ausdrückliche Anordnung, die Paulus Titus gegeben hat. Było to wyraźne polecenie, które Paweł dał Tytusowi. Er hat nicht Philemon dazu aufgefordert, sondern Titus, eine ganz bestimmte Person, so etwas zu tun. On do tego nie postanowił Filemona, tylko Tytusa, czyli konkretnie wyznaczoną osobę. Nun, wir haben heute keine Apostel und auch keine Delegierten der Apostel mehr. A więc w naszych czasach my nie mamy już wśród nas żyjących apostołów albo osoby, które zostały wydelegowane przez apostołów. Gibt es damit keine Autorität mehr in der Versammlung? Czy z tego powodu nie ma jakiegokolwiek autorytetu w zgromadzeniu? Doch. Jednak jest. Wir sehen zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5. Spójrzmy na przykład do pierwszego listu do Tesaloniczan, do 5. rozdziału. Dass der Apostel in Vers
12 von Brüdern spricht, die unter ihnen arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Czytamy tam w 12 wierszu, 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan, o takich, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Sie hatten also ausdrücklich Autorität in der Versammlung. A więc najwyraźniej widzimy, że tacy bracia mieli autorytet w zgromadzeniu. Auch wir haben also Autorität in der Versammlung heute noch. Również i my w naszych czasach posiadamy autorytet w zgromadzeniu. Solche, die das Wort Gottes lehren und in Übereinstimmung mit Gottes Wort auch Autorität ausüben. To są wszyscy ci, którzy uczą ze Słowa Bożego, ale nie tylko, również też i zgodnie ze Słowem Bożym ten autorytet w czyn obracają. Słowo Boże w czyn obracają. Wir können sie immer noch Älteste nennen, auch wenn sie nicht formal angestellt sind. My zawsze takich braci możemy nazywać starszymi, pomimo tego, że nigdy nie zostali do tego przez kogokolwiek ordynowani. Was aber wird ihnen ausdrücklich gesagt in 1. Petrus 5? Ale co do takich braci jest bardzo dobitnie powiedziane, o czym możemy przeczytać w pierwszym liście Piotra w 5. rozdziale? Dass sie nicht über die Gläubigen als über ihre Besitztümer herrschen sollen, sondern Vorbilder der Herde sein sollen. Vers 3. Czytamy to w wierszu trzecim, że oni mają być nie jako panujący nad tymi, którzy są im poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. 1 Piotra 5:3. Das ist also das Gegenteil von dem, was Abimelech getan hat. A więc tutaj oglądamy przeciwne rzeczy do tego, co uczynił Abimelech. Er hat herrschen wollen. On po pierwsze pragnął panowania. Und zwar über das Volk Gottes. A to mianowicie nad ludem Bożym. Und in einer Weise, als ob es sein Eigentum, sein Besitz wäre. I to w taki sposób, jak gdyby ten naród, ten lud Boży był jego własnością. Wir lernen für unsere Tage. I teraz możemy z tego nauczyć się, co potrzebujemy w naszych czasach, es gibt Autorität, że są w naszych czasach autorytety. Zweitens, diese Autorität stammt daher, dass man nach dem Wort Gottes redet. A ten autorytet właśnie powstaje z tego powodu, że jest głoszone Słowo Boże. Und drittens, wir, die wir unter dieser Autorität stehen, wollen von Herzen gehorsam sein. A po trzecie, my, którzy jesteśmy pod te autorytety postawieni, musimy cechować się posłuszeństwem. Aber der, der Autorität ausübt, kann das nur tun in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Ale ten, który wykonuje ten autorytet, ten musi siebie samego stawiać pod Słowo Boże. Und nicht in einer Weise, dass er meint, er hätte ein Recht auf irgendetwas. I nigdy tak nie postępować, jak gdyby on miał prawo do czegokolwiek. Das haben wir nämlich nicht. Bo takiego prawa nie posiadamy. Wir kommen zurück zu Richter 9. Wracamy z powrotem do 9 rozdziału Sędziów. Die Geschichte beginnt damit, dass Abimelech zu seinen Brüdern geht. Historia ta rozpoczyna się od tego, że Abimelech idzie do swoich braci. Und zwar zu den Brüdern seiner Mutter, das ist also die Familie. A mianowicie kieruje swoje kroki do braci, którzy pochodzą z tej samej matki, czyli do swojej rodziny. Er redet zu ihnen, przemawia do nich und versucht sie zu überzeugen davon, dass er der beste Regent für das Volk wäre. I próbuje ich przekonać, że on będzie tym najlepszym kandydatem do rządzenia. Inhaltlich hat er ja nicht unrecht. Co do samej treści tego, rzeczywiście nie można powiedzieć, żeby nie miał racji. Sollen viele herrschen? Das ist viel, viel komplizierter und weniger zielführend, als wenn einer regiert.
Bo gdyby miało ich tak wielu rządzić, byłoby to w wykonywaniu tej władzy o wiele bardziej skomplikowane, trudniejsze, niż gdyby miał tą władzę wykonywać jeden człowiek. Aber das eine war genauso falsch wie das andere. Ale w tym przypadku zarówno panowanie tych 70 było dokładnie tak samo błędną rzeczą, jak i panowanie jednego. Denn Gott hatte weder das eine noch das andere geboten. Dlatego, że ani jednej, ani drugiej rzeczy Bóg nie nakazał czynić. Übrigens ein Kennzeichen der ganzen christlichen Zeit. A poza tym jest to przecież znak charakteryzujący całe chrześcijańskie stulecia. Was sagt der Herr Jesus in Matthäus 24 in dem Gleichnis von dem treuen und später bösen Knecht? Co Pan Jezus powiedział w Mateusza w 24 rozdziale, w tym podobieństwie, mówiącym o tym na początku wiernym, a potem niewiernym słudze swym? Dass er angefangen hat, die Knechte, die Mitknechte zu schlagen. Czytamy tam, że on rozpoczął swoje współsługi bić. Er hat vergessen, dass er selber ein Knecht ist. Całkowicie zapomniał o tym, że on sam jest też sługą. Das hat die Kirche hier auf der Erde getan. I co ten Kościół na tej ziemi uczynił? Statt dass sie den Platz der Unterordnung eingenommen hat, zamiast zająć stanowisko podporządkowania się, die Kirche lehrt nicht, sondern sie wird belehrt, bo to nie Kościół uczy, tylko Kościół bywa pouczany przez Słowo, hat sie angefangen zu regieren auf dieser Erde. A jednak Kościół zaczął wykonywać władzę, sprawować władzę na tej ziemi. Wir kennen Zeiten, wo sogar der Kaiser durch die Kirche intronisiert worden ist. Znamy takie okresy czasów, że nawet cesarze byli detronizowani przez Kościół. Bis heute übrigens sehen wir das, egal ob wir an die eine oder die andere große Kirche denken. I po dziś dzień możemy to zaobserwować, obojętnie na którą grupę kościelną będziemy teraz zwracali uwagę. Wie sie versucht, politischen Einfluss auszuüben. Jak próbują właśnie wywierać polityczne naciski. Und meint, dieses Anrecht auch noch weiter vererben zu können. I Kościół ma, czy kościoły mają jeszcze takie nastawienie, że jak gdyby oni są dziedzicami tego prawa, które zostało im rzekomo przekazane. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert. I w związku z tym jest to godne uwagi, dass der Name Abimelech, den wir hier finden, żeby to imię Abimelech, które mamy przed sobą, der Name der Philisterkönige war. Że to było imię zawsze królów filistyńskich. Das sind zweierlei Hinsicht von Bedeutung. I to ma dwojakie znaczenie. Jeder König der Philister hat diesen Namen als Titel angenommen. Każdy król filistyński to imię przyjmował jako swój tytuł. Als ob eben die Herrschaft so vererbbar ist an die Nachfolger. Jak gdyby ten sposób panowania był przekazywaniem władzy na podstawie dziedziczenia. Ist das nicht das Kennzeichen, das wir bis heute sehen? I to jest cecha charakterystyczna, którą po dziś dzień też oglądamy. Aber es ist noch etwas Zweites. Ale jest jeszcze druga rzecz. Wer waren die Philister? Kim byli Filistyńczycy? Sie gehörten nicht zum Volk Gottes. Nie należeli przecież do ludu Bożego. Lebten aber im Land Kanaan. A jednak oni mieszkali w kraju Kanaan. Und besetzten einen Teil dieses Landes. I posiadali pewną część tego kraju. Sie stehen also für solche in der heutigen Zeit für Christen, die den Namen tragen von Christus, aber nicht wahre von neuem geborene Christen sind. Oni reprezentują właśnie takich chrześcijan, którzy tylko mają nazwę jako chrześcijanie, ale nie są nowonarodzonymi ludźmi. Ist das nicht so, dass in der Christenheit heute Menschen das Sagen haben, die nicht wiedergeborene von neuem geborene Christen sind? Czy nie jest to dzisiaj tak, że właśnie prawo rządzenia nadają sobie ludzie i to ludzie, którzy są nienarodzonymi na nowo chrześcijanami? Die argumenty, die Abimelech hier heranführt, sind auch auffallend.
Die Argumente sind auffallend. Te argumenty, które zostały tutaj przytoczone przez Abimelecha, są szczególnego rodzaju i trzeba zwrócić na nie uwagę. Bedenkt, dass ich euer Gebein, Vers 2 am Ende, und euer Fleisch bin. Czytamy pod koniec drugiego wiersza, że jam jest ciało z ciała waszego i kość z kości waszej. Hier werden natürliche Beziehungen in eine geistliche Fragestellung hineingebracht. Tutaj te naturalne związki rodzinne zostały przeniesione do zakresów duchowych. Und das ist sehr oft sehr schädlich. I to bardzo często się okazywało w chrześcijaństwie bardzo szkodliwą rzeczą. Diese beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Dlatego, że te dwie rzeczy nie mają nic jedna z drugą do czynienia ze sobą. Gott hat uns in seiner Gnade in natürliche Beziehungen hineingestellt. Bóg w swojej łasce postawił nas w tych naszych ludzkich, naturalnych powiązaniach. Wir werden nicht isoliert in die Landschaft reingeboren. Przecież nie narodziliśmy się wyizolowani w naszym kraju. Sondern in eine Familie. Nie, my narodziliśmy się w rodzinie. Aber wenn es um geistliche Fragen geht, ale jeżeli chodzi o sprawy duchowe, dann neigen wir alle dazu, Kompromisse zu machen, wenn es um die eigene Familie geht. To wszyscy jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że będziemy skłonni do tego robić kompromisy w sprawach duchowych, jeśli chodzi o członków naszej własnej rodziny. Das haben wir bei Gideon übrigens auch schon gesehen. To też oglądaliśmy już w przypadku Gedeona. Kapitel 8, vers 19. Czytamy o tym w 8 rozdziale, w 19 wierszu. Da waren Männer erschlagen worden und er sagt, das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. Czytamy o tym, że byli tam pomordowani pewni mężczyźni, a on o nich powiedział, bracia moi to byli, synowie mojej matki. Und dann sagt er, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, dann hätte ich euch jetzt nicht erschlagen. I wtedy on też powiedział, gdybyście ich zachowali przy życiu, oszczędziłbym was. Mit anderen Worten, wenn es nicht um meine Familie gegangen wäre, wäre mir das Urteil Gottes gar nicht so wichtig gewesen. I innymi słowy możemy to tak określić, gdyby to nie chodziło o członków mojej rodziny, to ja ten wyrok Boży bym lepiej, dokładniej wykonał. Ich erlebe das immer wieder in der heutigen Zeit. Czyż nie doświadczamy tego ciągle na nowo w naszych czasach? Da geht es um eine Zuchthandlung. Że w zgromadzeniu chodzi o wykonanie czynności karności. Und wir als Familienangehörige versuchen Einfluss zu nehmen. A my jako członkowie tej rodziny chcemy wywierać wpływ na decyzje braci. Das kann übrigens in zwei verschiedene Richtungen gehen. Ale to poza tym może być skierowane w dwóch różnych kierunkach. Meistens versuchen wir, dass die Zucht nicht so scharf geübt wird. W większości przypadków próbujemy zapobiec temu, aby karność nie była zbyt dotkliwa dla danej osoby. Aber manchmal sind wir auch solche, die eine übermäßige Härte dann fordern. Ale czasami jesteśmy też i skłonni do tego, że żądamy ponad miarę wielkiej surowości tej kary. Beides ist verkehrt. Obydwie rzeczy są błędne. Und das Beste ist, wir als Familien halten uns total raus da. A najlepszym sposobem zachowania będzie, jeżeli my, jako członkowie rodziny, całkowicie wycofamy się z tego procesu karności. Das ist nicht immer möglich. Nie zawsze jest to możliwe. Ich kenne Orte, wo nur wenige Geschwister sind. Ja znam takie miejscowości i zgromadzenia, gdzie jest niewielu wierzących, die mehr oder weniger aus einer größeren Familie stammen. W którym to zgromadzeniu większość tych członków zgromadzenia stanowi rodzinę w różnym stosunku ze sobą spokrewnioną. Wenn man sagen würde, die Familie darf da nicht sagen, könnte überhaupt keine Entscheidung gefällt werden. Jeżeli byśmy powiedzieli, że rodzina w tym przypadku nie powinna brać udziału w omawianiu tej sprawy, to by się okazało, że na sali by nie było nikogo. Aber wenn möglich, sollten wir uns aushalten.
Ale jeśli jest to możliwe, powinniśmy trzymać się z daleka od tego. Das seltsame, das sage ich mir selbst, ist in dieser Frage. A szczególną rzeczą w tej całej sprawie jest to, i sam do siebie to teraz chcę zastosować, das sehen wir immer ganz klar bei den anderen. Że my zawsze bardzo dokładnie traktujemy i oglądamy drugą osobę. Und auf einmal gar nicht, wenn man selbst betroffen ist. A w ogóle nie zwracamy tak dokładnej uwagi na siebie samego, jeśli jest mowa o nas samych. In Vers 3 finden wir noch, dass Abimelech das Herz dieser Menschen sich zuneigte. W trzecim wierszu oglądamy, że Abimelech, przemawiając do serca tych mężów, sprawił to, że osiągnął swój cel. Das erinnert uns auch an Absalom, der das gleiche getan hat. To wszystko przypomina nam o Absalomie, który dokładnie to samo w swoim życiu uczynił. Und ist eine ebenso große Gefahr für uns heute. I to właśnie jest też i dla nas tak wielkim niebezpieczeństwem w naszych czasach, dass nicht das Argument des Wortes Gottes zählt, że nie liczy się argument Słowa Bożego, sondern wenn jemand sehr sympathisch ist, sehr annehmbar, meinen Gefühlen entspricht, dann sage ich ja dazu. Ale dopiero wtedy, gdy ktoś jest dla mnie sympatycznym, jest człowiekiem, z którym ja mam zgodne odczucia, wtedy dopiero ja mam chęć przytaknąć, zgodzić się z tym. Mehr oder weniger neigen wir alle dazu. Mniej lub we większym zakresie wszyscy jesteśmy do tego skłonni. Wir haben von Gott geschenkt Gefühle, Emotionen. Dzięki Bogu, że nam podarował uczucia i emocje. Und oftmals machen wir uns nicht die Mühe, das Wort Gottes zu befragen. I jakże często my nie zastosujemy odpowiedniego trudu, aby zastanowić się, co Słowo Boże nam w tym zakresie mówi. Sondern die Überredungskunst, das Charisma einer Person kann sehr entscheidend sein, ob wir ihm folgen oder nicht. A jakże często zdarza się, że kunszt przemawiania, albo jak to się mówi, charyzma jakiejś osoby jest tym, co nas tak bardzo pociąga za tą osobą. So auch hier. Tak też i tu oglądamy taką sytuację. Und wir finden dann, dass dann auch noch Geld eine Rolle spielt. Ale oprócz tego stwierdzamy, że również też i tutaj pewną rolę odgrywają pieniądze. Mit Geld versucht er, was er von seinen Brüdern bekommt, noch andere zu gewinnen, um seine Ziele, Pläne durchzusetzen. To za pomocą pieniędzy, które otrzymał od swoich braci, próbuje doprowadzić do realizacji swoich wielu planów. Wir sehen hier, das Ziel war falsch. Widzimy tutaj, że cel był zły. König zu werden und seine Brüder zu umzubringen. Aby stać się królem i zgładzić swoich braci. Der Weg war falsch. Droga była tutaj błędna. Seine Beweggründe waren falsch. Pobudki jego działania były niewłaściwe. Kein Wunder, dass dann die Mittel und auch seine Kameraden falsch waren. Czy mamy się teraz temu dziwić, że środki, jakie do tego zastosował i orszak, który sobie nabył, to właśnie nie były właściwe? Lose und verwegene Männer heißt es in Vers 4. Tu czytamy w czwartym wierszu, że byli to ludzie, których zwerbował do swojego orszaku, lekkomyślni i zuchwali. Kein Wunder, wenn man einmal Kompromisse eingeht, wird das immer so weitergehen. Nie ma się czemu dziwić. Jeżeli ktoś już raz poszedł na kompromis, to w jego życiu zawsze ta sytuacja będzie się powtarzała. Er schlägt seine Brüder 70 Mann auf einem Stein. On wszystkich swoich braci, 70 mężów, wymordował. Und anstatt Abscheu dagegen zu haben, versammeln sich alle Bürger von Sichem, seiner Stadt, um ihn herum, um ihn zum König zu machen. I aby, przepraszam, i zamiast
tego, żeby mężowie tego miasta Sychem z obrzydzeniem spojrzeli na niego, albo z niechęcią, to przeciwnie, zgromadzili się wokoło niego, aby go obwołać królem. In Richter 19 sieht man, dass dort noch irgendwie eine Empörung war über Gewalttat inmitten des Volkes Israel. In Kapitel 19. W tej Księdze Sędziów w 19 rozdziale czytamy takie zdarzenie, że ludzie byli jeszcze wzburzeni tym, że ktoś dokonał właśnie wielkiej przemocy. Kapitel 19 bezieht sich auf eine Sache, die vor Kapitel 9 stattgefunden hat. W 19 rozdziale tej księgi opisane jest zdarzenie, które miało miejsce z punktu chronologicznego przed zdarzeniami z 9 rozdziału. Aber hier finden wir überhaupt nichts an Abscheu. A tu w ogóle nie oglądamy tego, aby ludzie wzdrygali się przed tym, co on dokonał. Bedenken wir, 70 Mann auf einem Stein sind da hingemeuchelt worden. Pomyślmy sobie, 70 mężów w ciągu jednego dnia, w niemieckim tłumaczeniu Biblii jest napisane, na jednym kamieniu zostało zamordowanych. Przecież to nie powinno być komuś obojętne. Również i nam nie powinno być to obojętne, gdy widzimy, że ludzie padają na drodze na lewo i na prawo. Najmniejszą rzeczą, jaką powinniśmy uczynić, to powinniśmy się z powodu swojej niemożliwości zadziałania upokorzyć i uniżyć. Wenn wir feststellen, dass das durch böses tun bewirkt wird, wie in diesem Fall. A jeśli stwierdzimy, że coś zostało dokonane z powodu złego czynu, tak jak tutaj w tym przypadku, dann haben wir die Verantwortung, entsprechend mit dieser Person zu handeln. To na nas spoczywa odpowiedzialność, abyśmy też i odpowiednio do tego postąpili z tą osobą. Dazu gehört Mut. Do tego oczywiście potrzebna jest odwaga i brak bojaźni przed ludźmi. I chcielibyśmy siebie nawzajem do tego właśnie zachęcać. Na początku przeczytamy jeszcze troszeczkę dalej z tego 9 rozdziału. Księga Sędziów, 9 rozdział. Wir können nicht das ganze Kapitel lesen. Nie jesteśmy w stanie przeczytać całego rozdziału. Verse 22 bis 29. Przeczytamy 9 rozdział od 22 do 29 wiersza. A gdy Abimelech panował już 3 lata nad Izraelem, Pan poróżnił Abimelecha z obywatelami Sychem tak, iż obywatele Sychem odstąpili od Abimelecha. Aby pomszczony został gwałt zadany 70 synom Jerubala i aby ich krew spadła na Abimelecha, ich brata, który ich wymordował, i na obywateli Sychem, którzy dopomogli mu wymordować swoich braci. Obywatele Sychem urządzili na niego zasadzki na szczytach górskich i obrabowywali każdego, kto obok nich przechodził drogą, i doniesiono o tym Abimelechowi. Po pewnym czasie przyszedł Gaal, syn Obeda, wraz ze swymi współplemieńcami i przenieśli się do Sychem, a obywatele Sychem obdarzyli go zaufaniem. Pewnego razu wyszli w pole, urządzili winobranie w swoich winnicach, tłoczyli winogrona i obchodzili uroczystość. Poszli też do domu swojego Boga, jedli i pili i przeklinali Abimelecha. Gaal, syn Obeda, powiedział wtedy: kim jest Abimelech, a kim my, Sychemici, żebyśmy mu mieli służyć?
Czyż syn Jerubala i Zebul, jego namiestnik, nie służyli potomkom Hamora, syna Sychema? Dlaczegoż to my mielibyśmy mu służyć? Gdybym ja miał władzę nad tym ludem, to bym usunął Abimelecha i rzekłbym do Abimelecha: liczny jest twój zastęp, więc wystąp. Dann noch die Verse 46 bis 57. Od 46 do 57 wiersza. Gdy usłyszała o tym cała załoga warowni sychemskiej, zeszła do podziemi świątyni Baal-Berit. A gdy doniesiono Abimelechowi o tym, że zebrała się tam cała załoga warowni sychemskiej, ruszył Abimelech wraz z całym ludem zbrojnym, który był z nim, na górę Salmon. Wziął siekierę do swojej ręki, naścinał gałęzi z drzew, wziął je i włożył na swoje ramiona i rzekł do swojego zbrojnego zastępu: co ujrzycie, że ja uczynię, szybko to samo uczyńcie. Również wszyscy zbrojni mężowie z całego jego zastępu naścinali gałęzi i podążyli za Abimelechem. Ułożyli je wokoło warowni i spalili nimi warownię ogniem, tak iż poginęli wszyscy mieszkańcy warowni sychemskiej w liczbie około 1000 mężczyzn i kobiet. Potem ruszył Abimelech na Tebes, obległ Tebes i zdobył je, ale w środku miasta stała potężna baszta, do której schronili się wszyscy mężowie i kobiety, wszyscy obywatele miasta, i zamknąwszy ją za sobą, weszli na dach baszty. Wtedy podszedł Abimelech do baszty i nacierał na nią. Lecz gdy zbliżył się do drzwi baszty, aby je podpalić, pewna kobieta rzuciła kamień młyński na głowę Abimelecha i roztrzaskała mu czaszkę. Wtedy on przywołał śpiesznie swojego giermka i rzekł do niego: dobądź swojego miecza i dobij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc jego giermek i on zmarł. A gdy mężowie izraelscy zobaczyli, że Abimelech zginął, rozeszli się każdy do swojej miejscowości. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swojego ojca, zabijając 70 swoich braci. Bóg również odpłacił za wszelkie zło mężom sychemskim i spełniło się na nich przekleństwo Jotama, syna Jerubala. Wir haben zum Schluss eben gesehen, dass dieser Abimelech alle seine Brüder umgebracht hat. Pod koniec poprzedniej godziny mówiliśmy o tym, że Abimelech zamordował wszystkich braci swoich. Es ist dabei interessant, dass Gideon immer Jerubbaal genannt wird. Jest to na pewno interesujące, że Gedeon ciągle na nowo tu w tych wierszach jest nazywany Jerubbaal. Anscheinend ist das ein Name, den Gott ganz besonders liebt, um ihn Gideon zu geben. Prawdopodobnie jest to imię, które umiłował Bóg i dlatego nadał go temu Gedeonowi. Er wurde Gideon gegeben ganz am Anfang seines Glaubenslebens. I to imię zostało nadane Gedeonowi całkiem na początku jego drogi wiary. Kapitel 6, Vers 32, als er den Baals-Altar umgerissen hat. W szóstym rozdziale, w 32 wierszu czytamy, że gdy on właśnie zwalił i zniszczył ten ołtarz Baala. Da ist es, man nannte ihn an jenem Tag Jerubbaal, indem er sprach, der Baal rechte mit ihm, weil er seinen Altar umgerissen hat. Tego dnia nadano mu imię Jerubbaal, powiadając: niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Durch diesen Namen in unserem Kapitel wird immer wieder der Kontrast zwischen Gideon und seinem Sohn Abimelech deutlich. I to dzięki temu imieniowi jest w naszym 9 rozdziale ciągle na nowo dobitnie pokazany kontrast, jaki był pomiędzy Gedeonem a jego synem Abimelechem.
Dann wird zum König gemacht bei der Terebinte des Denkmals, die bei Sichem ist. I on tam został obwołany królem w tych terebintach, które należały do Sychem. Wenn ich euch, die ihr noch jünger seid, mal einen Vorschlag machen darf. Gdybym mógł wam wszystkim młodszym dać teraz taką propozycję, dann ist es der Mühe wert, sich mal mit dieser Terebinte auseinanderzusetzen. To wierzcie mi, jest to naprawdę godne tego trudu, aby zająć się w swoim życiu rozważaniem tych terebintów. Und zwar der Terebinte in Sichem. A mianowicie tych terebintów, które rosły w Sychem. Wir finden sie zum Beispiel in 1. Mose 12. Możemy o nich na przykład przeczytać w pierwszej Mojżeszowej w 12 rozdziale. Da heißt es in Vers 6. Tam jest napisane w 6 wierszu. Und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und da sehen wir dann, dass einen Altar baut. Czytamy w 12 rozdziale w 6 wierszu. Abraham przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. I w tym miejscu też Abraham zbudował ołtarz. Najwyraźniej terebinty to dęby. Wir finden sie wieder in Josua 24. Znowu możemy o nich przeczytać w Księdze Jozuego w 24 rozdziale. Da heißt es in Vers 25, dass Josua einen Bund mit dem Volk schloss, und zwar in Sichem. Czytamy tam w 25 wierszu, że Jozue zawarł przymierze z ludem, a mianowicie działo się to też w Sychem. Und dann heißt es in Vers 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes, und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die beim Heiligtum des Herrn steht. 26 wiersz. Jozue spisał też te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, czyli terebintem, który był przy świątyni Pana. Vermutlich war das der Stein, also es muss ja ein großer Steinplatte gewesen sein. Prawdopodobnie był to właśnie ten kamień, a musiał to być kamień w formie takiej kamiennej płyty, auf der hier jetzt die ganzen Morde stattgefunden haben. Na którym właśnie odbył się mord tych 70 mężów. So, das sind jetzt drei Beispiele dieser Terebinte in Gottes Wort. I tu widzimy trzy przykłady wzmiankujące ze Słowa Bożego o tych terebintach. Es gibt noch deutlich mehr. Ale wierz mi, jest tych przykładów znacznie więcej. Diese Terebinte hat etwas gesehen, was sonst keiner gesehen hat. Te drzewo terebintu czy dębu widziało znacznie więcej niż jakiekolwiek inne drzewo w tym kraju. Mir ist schon klar, dass eine Terebinte keine Augen hat. Oczywiście jestem tego świadomy, że drzewo nie ma oczu. Aber sie war dabei, als ganz verschiedene Dinge geschehen sind. Ale to drzewo było zawsze w tym miejscu obecne, gdy działy się pod nim różnorodne zdarzenia. Die alle mit dem Volk Israel zu tun haben. Zawsze powiązane z historią ludu izraelskiego. Diese Terebinte ist ein Symbol für die Geschichte, für das Volk Israel. Ten terebint jest symbolem całej tej historii ludu izraelskiego. Und zwar für die gute Geschichte wie für die schlechte Geschichte. A mianowicie zarówno w zdarzeniach, które w historii były dobre, jak i również które były złe. Diese Terebinte könnte Geschichten erzählen über den Zustand des Volkes Israel. Te drzewo mogłoby opowiadać historie dotyczące stanu duchowego tego ludu Bożego. Es gibt so prägende Orte in der Schrift. Są w Piśmie Świętym takie miejsca, znaczące miejsca, die wie für den gesamten Zustand und die Geschichte des Volkes stehen. Które jak gdyby reprezentują cały stan tego narodu, jak również przekazują nam historię tego ludu. Dieses Volk Israel hat gute Zeiten erlebt. Ten lud izraelski doświadczył dobrych czasów.
Wie der Altar von Abraham, der gebaut wurde? Jak na przykład ten ołtarz, który został zbudowany przez Abrahama. Aber dieses Volk hat auch Zeiten erlebt, wo es wie hier sich einem feindlichen König untergeordnet hat. Ale również też i ten naród doświadczył takich zdarzeń, jak tutaj takie, które czytaliśmy, że ten naród dobrowolnie poddał się pod panowanie wrogiego króla. Diese Terebinte wird bildlich gesprochen noch einmal einen falschen König erleben. To drzewo terebintowe, ono będzie jeszcze raz świadkiem zapanowania obcego króla. Bosheit, die wir schon in einer gewissen Reife bei Abimelech sehen, noch steigern wird. Przecież poznaliśmy już złość tego Abimelecha, ale będzie jeszcze takie zdarzenie, które znacznie będzie w tym okrucieństwie przewyższało czyn Abimelecha. Abimelech ist ein Vorbild auf den Antichristen, den falschen König. Abimelech jest obrazem na tego antychrysta, na tego fałszywego króla nad Izraelem. Der Jesus musste einmal klagen. I Pan Jezus kiedyś musiał narzekać. Ihr werdet jemanden annehmen, der in falschem Namen kommt, aber ihr werdet ihn annehmen. Że wy kiedyś przyjmiecie kogoś, kto przyjdzie w tym fałszywym imieniu. Und genau das finden wir hier. I dokładnie to tutaj teraz obserwujemy. Ein Mann, der eine Misch, wie soll man sagen, Kultur hatte. Pewien mąż, który pochodził z takiej kultury, która była taka mieszana. Seine Mutter war Kananiterin. Jego matka była kobietą kananejską. Aber er hat sich den Königsthron an sich gerissen. Ale ten człowiek właśnie dokonał tego, że on przywłaszczył sobie tron izraelski. Genauso wie das Herodes getan hat. Dokładnie tak samo, jak tego dokonał Herod. Der war auch irgendwie von der Abstammung so halb mit Israel verbunden. On też miał jakieś tam pochodzenie, powiązanie z Izraelem. Edomita, also Nachfahre von Esau, dem Bruder von Jakob. On był Edomitą, czyli był potomkiem Jakuba. Aber kein wirkliches Anrecht auf den Thron. I potomkiem Ezawa był, czyli on nie miał tego prawa, aby zasiadać na tronie izraelskim. Und das Volk hat ihn als König angenommen, den Herodes. A naród go jednak przyjął jako króla, tego Heroda. Hier jetzt in unserem Kapitel ab Vers 7 sehen wir aber etwas Besonderes. A tutaj w naszym rozdziale od wiersza 7 oglądamy coś szczególnego. Abimelech hatte alle seine Brüder umgebracht. Widzimy, że Abimelech zamordował wszystkich swoich braci. Aber Gott hat doch einen bewahrt. Ale Bóg jednak jednego zachował. Jotam. Mianowicie Jotama. Und das ist typisch, dass Gott einen Überrest sich bewahrt inmitten der Bosheit des Volkes Gottes. I jest to typowa sytuacja, że Bóg zawsze sobie zachowuje taką wierzącą resztkę wśród całego narodu, który jest pogrążony w złem. Das war damals der Fall. Wtedy wystąpił taki przypadek. Das wird in der Zukunft wieder der Fall sein, wenn Gott mit seinem irdischen Volk, dem Volk Israel, anknüpft. W przyszłości również wystąpi taki przypadek, gdy Bóg znowu rozpocznie swoje działanie ze swoim ludem izraelskim. Und das ist auch heute der Fall. I taki przypadek jeszcze i dzisiaj występuje. Da gibt es viele, die sich Christen nennen. Bo jest wielu takich, którzy siebie samych nazywają chrześcijanami. Und sagen, wir sind Volk Gottes. I mówią o samych sobie, my jesteśmy ludem Bożym. Und die meisten haben den Charakter, wie wir ihn hier bei Abimelech und den Seinen finden. Ale większość z nich cechują się takim charakterem, w jakim tutaj Abimelech i jego orszak postępował. Aber bis heute gibt es einen Überrest nach Wahl der Gnade.
Ale po dziś dzień jest zachowana taka resztka, która pochodzi z tego wyboru łaski. Dieser Ausdruck in Römer 11 bezieht sich natürlich auf Gläubige aus dem Volk Israel. To wyrażenie, które teraz wymieniłem, to pochodzi z Rzymian 11 rozdziału i oczywiście ono dotyczy tych, tej resztki, która będzie pochodziła z ludu Bożego. Aber wir können ihn durchaus auch auf Gläubige aus den Nationen anwenden. To znaczy ludu Bożego mam na myśli z Izraela, ale również też i możemy przypisać to określenie do wszystkich tych, którzy z obecnych czasów chrześcijaństwa pochodzą. Wo immer es Bosheit und Versagen gibt, bo wszędzie tam, gdzie pojawia się zło i sytuacja, w której człowiek zawiedzie, bewahrt sich Gott doch noch einige, mit denen er sich verbinden kann. Bóg zawsze zachowuje sobie niewielu tych, z którymi on może się łączyć. Er tut das, er hat das auch hier getan. Bóg to zawsze czyni i również i w tym dziewiątym rozdziale to uczynił. Manchmal sind es nur sehr wenige. Czasami jest to niewielka garstka. In dem Brief an die Versammlung in Pergamus, glaube ich. Gdy spojrzymy w Księdze Objawienia na te listy zawarte w drugim i w trzecim rozdziale, ja, da heißt es in Offenbarung 2, Vers 13, czytamy tam w drugim rozdziale, w 13 wierszu, dass Gott sich einen dort bewahrt hat in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war. Drugi rozdział w 13 wierszu czytamy o tym, że Bóg sobie zachował niektórych takich, w których to dniach Antypas będzie moim wiernym świadkiem. Da war ein treuer Zeuge. Widzimy tutaj jednego wiernego świadka. Antipas heißt. To imię Antypas wykłada się anti, gegen, pas, alle, gegen alle. To znaczy jeden przeciwko wszystkim. Dieser Mann stand alleine da. Ten mąż był jedynym. Aber er blieb treu. Ale on był wierny. Das war auch ähnlich in den Zeiten von Elia. Było tak również i podobnie w czasach Eliasza. Es ist wahr, Gott hatte sich 7000 bewahrt. To prawda, że Bóg zachował sobie w tych czasach 7000 wiernych. Aber diese 7000 treten nicht auf. Ale tych 7000 w ogóle nie było widać. Da war einer, ein einziger, der für Gott in der Öffentlichkeit gerade gestanden hat. Dlatego, że tylko jeden jedyny występował publicznie i wstawiał się za sprawą Bożą. Wir sollten nie in die Falle Elias tappen. I nigdy nie bądźmy takimi, którzy wpadają w pułapkę Eliasza. Und meinen, wir wären besser als die anderen. I nie myślmy sobie o samych sobie, że jesteśmy lepszymi od innych. Und wir seien die einzigen, die noch da wären. I że my jesteśmy tymi jedynymi, którzy jeszcze są zachowani na ziemi. Mal unabhängig von der Frage, ob ich überhaupt ein Zeuge in Wahrheit bin. W ogóle najpierw trzeba postawić sobie pytanie, czy ja jestem tym wiernym świadkiem. Aber es bleibt doch wahr, dass damals Elia und nur Elia öffentlich für Gott eingetreten ist. Ale w czasach Eliasza było to rzeczywiście prawdą, że tylko i wyłącznie Eliasz występował w sprawie Bożej. Hier ist es Jotam. Tu oglądamy Jotama. Und er stellt sich auf den Gipfel des Berges Gerizim. I on stanął na szczycie góry Gerizim. In 5. Mose 11 und 5. Mose 27 hatte Gott bestimmt. W piątej księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale, Bóg postanowił, dass auf dem Berg Gerizim das Volk segnen sollte und auf dem oder Segen aussprechen sollte und auf dem Berg Ebal das Volk Fluch aussprechen sollte.
że na górze Gerazim ma być wypowiadane błogosławieństwo dla tego narodu, a na górze Nebal przekleństwo. In 5. Mose 27 sehen wir dann, dass ausschließlich der Fluch ausgesprochen wird auf Ebal. My oglądamy w 5. Mojżeszowej 27 rozdziale, że właśnie przekleństwo było wypowiedziane na tej górze Nebal nad ludem izraelskim. Gott sagt damit voraus, dass das Volk sich von ihm abwenden würde und unter den Fluch kommt. Bóg wyraźnie to przekazał, że ten naród od niego się odwróci i tym samym znajdzie się w przekleństwie. Und hier ist das eingetreten. I tak rzeczywiście się tutaj stało w tym miejscu. Deshalb steht das Volk samt Abimelech für Ebal. I dlatego ten cały naród, łącznie z Abimelechem, oni stanęli na tym wzgórzu Ebal. Und deshalb ist Platz für Jotam auf diesem Berg des Segnens. I z tego powodu było miejsce dla Jotama na tym miejscu błogosławieństwa, na tej górze Gerazim. Aber wenn das Licht finsternis wird, wie schlimm ist dann die finsternis? A jeżeli światłość staje się ciemnością, to jakże okropna musi być ciemność. Wenn derjenige, der einzige Segen im Volk ist, verfluchen muss. Jeżeli ten jeden jedyny, który jest tym błogosławieństwem dla tego narodu, musi przeklinać. Wenn also Jotam durch das, was sagt, nicht zum Segen des Volkes beitragen kann. A więc jeżeli Jotam, który stoi na miejscu błogosławieństwa, nie może dla tego narodu wypowiedzieć błogosławieństwa, wie schlimm muss dann der Zustand des Volkes sein? To jak złym musiał być stan tego narodu? Er spricht in Vers 7 am Ende, hört auf mich, Bürger von Sichem. Pod koniec 7 wiersza czytamy, że on zawołał do tych obywateli Sychemu. Wie er diese Bürger bezeichnet, ist schon bezeichnend. W jaki sposób on zwraca się do mieszkańców Sychemu, to jest godne uwagi, jest to wyróżniające. Wahrscheinlich waren das zum größten Teil Heiden. Prawdopodobnie w większości byli to poganie. Deshalb auch dieser Ausdruck, den er benutzt für Bürger. I dlatego tego rodzaju wyrażenie, które on tu używa, obywatele. Da steht nämlich Baal, Baalim. Für Bürger. Bürger heißt Baalim. Ja. Bo to słowo jest przetłumaczeniem tego określenia Baalim. Aber keine Frage, Gott hat das bewusst auch hier so stehen lassen. Ale bez wątpienia Bóg świadomie zostawił to w tym miejscu tak. Dadurch, dass diese Menschen sich an Abimelech angehängt haben. Z tego powodu, że ci ludzie tak przyłączyli się do Abimelecha, wurden sie in Gottes Augen zu Götzendienern. Das ist Baal. Stali się w oczach Bożych bałwochwalcami, czyli Baalim. Und dann spricht Jotam diese Geschichte hier ab Vers 8. I począwszy od 8 wiersza Jotam opowiada szczególną historię. Wir würden heute sagen, das ist eine Fabel. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest bajka. Der Herr Jesus hat keine einzige Fabel gesprochen. Pan Jezus nie wypowiedział ani jednej bajki. Der Jesus hat Gleichnisse gesprochen. Pan Jezus przemawiał w podobieństwach. Eine Fabel ist eine künstlich ersonnene, erdichtete Sache. Bo bajka jest to sztucznie wymyślona rzecz. Während das Gleichnis Realität ist. Podczas gdy podobieństwo przedstawia realną sytuację. Und ihm eine geistliche Bedeutung, ein geistlicher Vergleich zur Seite gestellt wird. Und diesem Gleichnis eben ein eine geistliche Bedeutung gegeben wird. I temu podobieństwu, jakie podawał Pan Jezus, zawsze był nadany wyraz duchowy. Dass hier eine Fabel ausgesprochen wird, ist wieder symptomatisch für den niedrigen Zustand des Volkes. A to, że tutaj do tego narodu była wypowiedziana bajka, jest właśnie symptomem, który pokazuje, w jak złym stanie znajdował się ten naród. Soweit ich das weiß, gibt es überhaupt nur zwei Beispiele für Fabeln in der Bibel.
Na ile mi to jest znane, w Biblii tylko są dwa przykłady takich bajek. Wieder bei einer dunklen Zeit in 2. Könige 14 finden wir noch so eine Geschichte. W drugiej Księdze Królewskiej, w 14 rozdziale, opisującym taki bardzo ciemny, niski stan tego narodu, też jest zapisana swego rodzaju bajka. Jotam nimmt hier drei Bäume. I Jotam tutaj wymienia trzy drzewa. Den Olivenbaum, den Feigenbaum und den Weinstock. Wymienia tutaj drzewo oliwne, drzewo figowe i drzewo albo winorośl. Der Olivenbaum wird von den anderen Bäumen angesprochen, sei König über uns. Pozostałe drzewa zwróciły się do drzewa oliwnego, aby ono zaczęło panować nad nimi jak król. Genauso beim Feigenbaum und beim Weinstock. Dokładnie tak samo zwróciły się później do drzewa figowego i do winorośli. Sie alle drei lehnen ab. Wszystkie te trzy rodzaje drzew odmówiły to tego. Und dann kommen die Bäume und sprechen zu dem Dornstrauch das gleiche. I następnie drzewa przyszły i zaczęły to samo mówić do głogu. Und er willigt ein. Słucham? Nie wiem, czy to jest oset, w każdym bądź razie coś, co ma kłujące gałązki. Głóg też ma kłujące gałązki. Also während die ersten drei ablehnen, nimmt der Dornstrauch dieses Angebot an. Podczas gdy te trzy pierwsze drzewa odrzuciły propozycję panowania, to głóg ją przyjął. Hiermit ist, wie Jotam das beschreibt, er noch überaus freundlich. W ten sposób, w jaki Jotam tutaj to wszystko opisuje, widzimy, jak on bardzo jest przyjaźnie nastawiony. Denn in Wirklichkeit sind ja nicht die Menschen zu Abimelech gekommen, sondern ist Abimelech zu den Menschen gelaufen. W rzeczywistości to nie ludzie Sychem przyszli do Abimelecha, ale odwrotnie, to Abimelech przyszedł do ludzi. Er wollte König sein. On chciał być królem. Aber bleiben wir bei der, bei dieser Fabel erst einmal. Ale najpierw zwróćmy uwagę na tą bajkę. Drei werden gefragt und sagen nein. Trzech otrzymało pytanie i powiedziało nie. Sie stehen für alle Richter, die bislang tätig gewesen sind. I tych trzech są reprezentantami wszystkich sędziów, którzy aż do tej pory panowali nad Izraelem. Keiner von ihnen wollte König werden. Żaden z tych poprzednich sędziów nie chciał być królem nad Izraelem. Und als Gideon angesprochen worden ist, hat er das direkt abgelehnt. I gdy z tą propozycją zwrócono się do Gedeona, on to od razu odrzucił. Was ist das Argument des Olivenbaums? Jakiż to argument używa tutaj drzewo oliwne? Sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, die Götter und Menschen an mir preisen? Und sollte hingehen, um über den Bäumen zu schweben. Vers 9. Czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Das heißt, der Olivenbaum sieht sozusagen seine Aufgabe darin, Fettigkeit zu produzieren. A więc w tym wierszu widać wyraźnie, że drzewo oliwne widzi swoje zadanie w tym, aby produkować tłustość. Und sowohl die Götter als auch die Menschen erfreut diese Fettigkeit. I ta tłustość, ona rozwesela zarówno królów, jak też i ludzi. Das heißt, er hat eine Aufgabe zu erfüllen und um diese Aufgabe zu erfüllen, muss er arbeiten. A więc to drzewo ma swego rodzaju zadanie do wypełnienia i aby je wypełniać, to musi nad tym popracować. Wenn er aber als König über den anderen schwebt, ale gdyby miało jako król ponad innymi panować albo tak unosić się,
dann ist er nicht in der Lage, diese Aufgabe wahrzunehmen. To to oznaczałoby, że nie byłoby w stanie wykonywać tego zadania, tej pracy, do jakiej zostało powołane. Ein Gläubiger, auch ein Richter, ein Ritter im Volk Israel hatte Aufgaben zu erfüllen. Człowiek wierzący, jak również sędzia w Izraelu, miał do spełnienia swego rodzaju zadania. Wenn er Chef sein wollte, um zu regieren, hätte er diese Aufgabe nicht erfüllen können. Gdyby chciał zostać szefem, który by panował, nie byłby w stanie wypełniać tego zadania. Das ist Lektion Nummer 1 für uns. I to właśnie jest lekcją numer 1 dla nas. Wenn ich anfange, Autorität über andere ausüben zu wollen, gdybym ja rozpoczął tę próbę nakładania mojego autorytetu na innych, wenn ich herrschen möchte über andere, gdybym zapragnął panowania nad innymi, dann kann ich nicht die Aufgabe wahrnehmen, die der Herr mir übertragen hat. Wtedy nie mógłbym wykonywać tego zadania, które Pan mi już poprzednio zlecił. Das ist schon im natürlichen Bereich so. To już przecież w naszym naturalnym, codziennym życiu tak jest. Als Vorgesetzter muss man darauf sehen, dass die anderen arbeiten. Jako przełożony nad pracownikami musimy zwracać uwagę na to, jak oni pracują. Aber im geistlichen Bereich ist das auch wahr. Ale również to jest prawdziwe w duchowym zakresie. Wenn ich Energie oder ja, wenn ich über andere regieren möchte, muss ich Energie einsetzen dafür. Jeżeli ja chcę nad innymi panować, to muszę tutaj zużyć mnóstwo energii. Und die fehlt mir, um meine eigentliche Aufgabe wahrzunehmen. I brakuje mi tej energii, aby wykonać moje własne zadania. Und das gleiche gilt für die Zeit. I jednocześnie brakuje mi do tego czasu. Da, es kommt noch weiteres hinzu. I jeszcze coś innego do tego dochodzi. Wenn ich anfange zu herrschen, gdy ja rozpoczynam panowanie, dann habe ich immer Angst, dass mir diese Herrschaft wieder weggenommen werden kann. To zawsze będę w tym strachu, że kiedyś to panowanie może mi być zabrane. Also muss ich noch mehr Energie hineinstecken, dass keiner an meinem Stuhl sägt. I to oznacza, że jeszcze więcej energii muszę do tego zastosować, żeby nie pozwolić nikomu innemu zająć mojego stołka. Und dann habe ich keine Zeit, keine Freude, keine Motivation mehr, wirklich dem Herrn zu dienen. I wtedy nie będę miał już więcej czasu, więcej radości w tym i więcej motywacji, aby wykonywać zadanie, które Pan mi zlecił. Das sollte uns alle warnen davor, jemand sein zu wollen inmitten des Volkes Gottes. Te zdarzenie powinno nas ostrzegać przed tym, abyśmy nigdy nie zapragnęli być kimś wśród ludu Bożego. In dem Moment, wo ich anfange, mich zu vergleichen mit meinem Mitbruder, mit meiner Mitschwester. I od momentu, gdy ja zacznę porównywać siebie samego z moimi współbraćmi i współsiostrami, fange ich schon an, unzufrieden zu sein mit meiner Position. To będzie oznaczało, że ja zaczynam być niezadowolony z mojej własnej pozycji. Neide meinem Mitbruder, meiner Mitschwester ihre Position, seine Position. I ja będę skłonny do tego, aby zajmować pozycję tą, którą mają moi współbracia i siostry. So dass ich Energie in völlig falsche Richtung einsetze. I to oznacza najwyraźniej, że ja moją energię zaczynam ukierunkowywać w całkowicie błędnym kierunku. Oder ich fühle mich besser als der andere. Albo może i tak jest, że czuję się lepszym niż inni. Hab eine völlig falsche Haltung ihm ihr gegenüber. I całkowicie przyjmuję błędne nastawienie w stosunku do wszystkich. Und lehne mich vielleicht zurück, anstatt tätig zu sein, die Aufgabe, die der Herr mir übertragen hat. I mogę na przykład rozsiąść się wygodnie w fotelu i być bezczynnym, zamiast wykonywać to, do czego Pan mnie powołał. Und sage keiner, das sei Theorie. I niech mi nikt nie mówi, że to, co powiedziałem, to czysta teoria. Wir lernen von frühester Kindheit an, uns zu vergleichen mit anderen. Bo od małego dziecka uczymy się zdolności porównywania siebie samego z innymi. Spätestens in der Schule muss man besser sein als der andere. Najpóźniej w szkole musi się to zawsze objawić, że trzeba dążyć do tego, żeby być lepszym niż pozostali.
In der Ausbildung im Studium genauso. A jeśli chodzi o dalszą naukę albo studia, dokładnie tak samo się dzieje. Und dann wenn wir am Arbeitsplatz sind, dann geht's auch oftmals darum, dass man überlebt vor dem anderen. A jeśli zajmiemy już jakieś miejsce pracy, to bardzo często musi być też i stosowana energia, aby w ogóle utrzymać się na tym miejscu pracy w stosunku do innych, którzy nam zagrażają. Und nur im geistlichen Bereich sind wir dann auf einmal alle ganz demütig. A gdy tylko w tym duchowym zakresie, gdybyśmy chcieli być bardzo pokornymi, to okazuje się, że to jest prawie że niemożliwą rzeczą. I może by ktoś miał jeszcze podwójną ilość zadań do spełnienia, może by jeszcze był podwójnie uzdolniony niż dotychczas, to bewahrt einen nicht davor, sich zu vergleichen mit anderen. To i tak by tego kogoś to nie zachowało od skłonności porównywania siebie samego z innymi. Dieser Punkt betrifft alle drei Bäume: Olivenbaum, Feigenbaum und Weinstock. Ten punkt właśnie dotyczy wszystkich trzech drzew: oliwkowego i figowego i winnego. Bei dem Olivenbaum denken wir natürlich an Öl. Jeśli chodzi o drzewo oliwne, to najpierw myślimy o tej oliwie z niego. Das Öl, das im Neuen Testament verbunden wird mit der Salbung des Geistes Gottes, also mit dem Heiligen Geist. Ten olej, który w Nowym Testamencie jest właśnie obrazem pomazania Duchem Świętym. Das heißt, wenn wir anfangen zu herrschen, herrschen zu wollen, to oznacza, że gdybyśmy rozpoczęli ten chęć panowania nad innymi, dann hört der Geist Gottes auf, uns hier anzuleiten. Automatycznie zaprzestaje Duch Święty kierować nami. Nicht, weil er uns nicht mehr leiten will. To nie z tego powodu, że On nas już dalej nie chce kierować. Nein, wenn ich herrschen will, habe ich kein Ohr mehr für ihn. Nie, to ja, jeśli ja chcę panować nad innymi, to wtedy już nie mam więcej uszu otwartych, aby słuchać Jego głosu. Deshalb sagt Jotam in Vers 7: Hört auf mich, so wird Gott auf euch hören. To dlatego właśnie też i Jotam powiedział w wierszu 7, że słuchajcie mnie, wtedy i Bóg będzie was słuchać. Wenn wir an den Feigenbaum denken, gdy pomyślimy o tym drzewie figowym, dann ist hier von Süßigkeit die Rede. To czytaliśmy o tym, że mowa jest o słodyczy, jaka z niego wypływa. Das ist offenbar ganz besonders die Frucht, um die es hier geht. No, oczywiście chodzi tutaj o owoc, który te drzewo wydaje. Der Feigenbaum war der Baum, an dem der Herr Jesus vorbeiging, um Frucht zu suchen. Drzewo figowe było tym drzewem, obok którego przechodził Pan Jezus i będąc głodny pragnął jego owocu. Und der Jesus sagt zu Nathanael, a Pan Jezus też powiedział do Natanaela, o czym czytamy w Ewangelii Jana, genau, Johannes 1, w pierwszym rozdziale, in Vers 47, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. W 47 wierszu: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, druga połowa. Und dann heißt es in Vers 48 in der Mitte: ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. I 48 wiersz, druga połowa: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Offensichtlich wird der Feigenbaum verbunden mit Gerechtigkeit. Kein Trug, keine Ungerechtigkeit war in ihm, sagt der Herr Jesus. Najwyraźniej to drzewo figowe można powiązać ze sprawiedliwością, brakiem obłudy, bo tak też powiedział Pan Jezus w stosunku do Natanaela. Und nach 1. Mose 3, Vers 7 hatten ja Adam und Eva versucht, sich Feigenblätter umzuheften. I według pierwszej Mojżeszowej, trzeci rozdział, siódmy wiersz,
Wiemy o tym, że Adam i Ewa próbowali sobie spleść liście figowe, aby zrobić sobie przepaski. Sie hatten also versucht, mit eigener Gerechtigkeit vor Gott zu erscheinen. A więc to oznaczało, że próbowali we własnej sprawiedliwości stanąć przed Bogiem. Was das, die Fabel hier betrifft, scheint der Feigenbaum also darauf hinzudeuten. Jeśli chodzi o naszą bajkę, to te drzewo figowe wydaje się właśnie to oznaczać, dass wir nicht mehr in der Lage sind, praktisch gerecht zu leben, Gerechtigkeit zu leben, wenn wir herrschen wollen. Że nie uda nam się w praktycznej sprawiedliwości dalej żyć, jeżeli będziemy jednocześnie pragnęli panowania nad innymi. Ich werde nämlich alles meiner Herrschsucht unterordnen. Bo wszystko będę podporządkowywał pod moje dążenie, moją chęć panowania nad innymi. Unabhängig ob davon, ob das wahr oder falsch, gut oder richtig ist, es muss geschehen, damit ich herrschen kann. Niezależnie od tego, jakie środki zastosuję, dobre czy złe, najważniejsze, abym osiągnął to, co pragnę, czyli żebym panował nad innymi. Bei dem Weinstock, a jeśli chodzi o winorośl, denken wir dran, Psalm 104, Vers 15 und 16, dass er Menschen und Gott erfreut. Pomyślmy sobie o wierszu 15 i 16 z Psalmu 104, gdy jest napisane, że ten winorośl rozwesela ludzi i królów. Wir können also sagen, dass wir keine Freude mehr in unserem Leben haben werden, wenn wir herrschen wollen. I my możemy z tego wyciągnąć wniosek, że w naszym życiu nie będziemy już mieli radości od tego momentu, gdy zapragniemy panować nad innymi. Man kann das auch gut nachvollziehen. Można to bardzo dobrze pokazać. Wenn ich von dem Ehrgeiz beseelt bin, über andere zu herrschen. Jeżeli jestem opanowany takim duchem wywyższenia się, aby nad innymi panować, kann sich meine Seele dann noch erfreuen an den geistlichen Dingen. To jakże wtedy mogłaby się cieszyć moja dusza duchowymi rzeczami? An dem Herrn Jesus, der ja ganz anders gehandelt hat. Cieszyć się z Pana Jezusa, który przecież całkowicie inaczej w swoim życiu postępował. Vielleicht lässt uns der Most, wie er hier genannt wird in Vers 13, auch noch an etwas anderes denken. W 13. wierszu czytamy o tym moszczu z tej winnej latorośli. I to daje nam też i pomyśleć o czymś innym. Das ist ja der Most, der in diesem Gärungsprozess sich befindet. Mowa jest o tym moszczu, który znajduje się w tym procesie fermentowania. Wenn du mal so Wein hier, weiß nicht, ob es das hier gibt, Federweißen. Der junge Wein, der im Gärungsprozess sich befindet. Jeżeli młode wino znajduje się właśnie w tym procesie fermentowania. Wenn du da den in eine Flasche tust und zuschließt, i gdybyś takiego wina nalał do butelki i tą butelkę mocno zakorkował, wird er irgendwann der Deckel wegfliegen. To kiedyś po pewnym czasie ten korek wystrzeli w kierunku sufitu. Denn diese Gärung bewirkt eine Kraft, die unvorstellbar ist. Dlatego, że ten proces fermentacji posiada tak wielką siłę, która jest niewyobrażalna. Vielleicht können wir daran auch hier denken, dass einem geistliche Kraft verloren geht, wenn man nur sich ausstreckt nach herrschen. I tak też możemy duchowo to zobaczyć, że wszelka nasza duchowa siła, wszystko zaniknie, jeżeli my poddamy się temu dążeniu panowania nad innymi. Diese drei Bäume oder Sträucher sagen also, wir nicht, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. A więc te trzy drzewa powiedziały nie, my absolutnie nie, my mamy swoje zadania do spełnienia. Aber da gibt's den Dornstrauch. Ale jest też i ten głuk. Wo kommt der wohl her? Skąd on się tam wziął? Aus dem Sündenfall. Z tego upadku człowieka w grzech. Denn von Dornen war nie vorher, aber nachher die Rede.
Dlatego, że o cierniach nie było nigdy wcześniej mowy przed upadkiem w grzech, dopiero po upadku w grzech. Der Schreiber des Hebräerbriefes macht auch einen Vergleich. Pisarz listu do Hebrajczyków też robi swego rodzaju porównanie. Und da sagt in Hebräer 6, Vers 8. I możemy przeczytać w szóstym rozdziale listu do Hebrajczyków, ósmym wierszu. Wenn das Land Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nah und sein Ende ist die Verbrennung. Szósty rozdział, ósmy wiersz. Lecz ta, czyli ziemia, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Die Dornen sind also die Folge der Sünde. A więc ciernie są następstwem grzechu. Und sie werden in die Verbrennung gehen. I one wszystkie podążają w kierunku spalenia. Sie sollen Schatten spenden, wie es hier in Vers 15 heißt. A przecież one miały dawać cień, tak jak jest napisane w 15 wierszu. Und jedem von uns ist klar, dass Dornen überhaupt keinen Schatten geben. I na pewno każdemu z nas jest to rzeczą jasną, że ciernie nie mogą nikomu udzielić cienia. Damit unterscheiden sie sich direkt von dem, was Gott und Gottesfürchtige für andere sind. Tym samym jakże mocno odróżniają się od tego, co Bóg chciałby w tych bogobojnych też i widzieć, oglądać. Davon spricht der Prophet Jesaja in Kapitel 32. O tym mówi też i prorok Izajasz w 32 rozdziale. Er spricht von dem Herrn Jesus als König, der regieren wird in Gerechtigkeit. Ten rozdział mówi o Panu Jezusie, który będąc królem będzie panował w sprawiedliwości. Und die Fürsten, sie werden nach Recht herrschen. W pierwszym wierszu, w drugiej połowie czytamy o książętach, którzy będą panowali według prawa. Und dann heißt es, und ein Mann, oder man kann auch sagen, und jeder von ihnen, also sowohl der König als auch die Fürsten, wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind, wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbecher in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens in lechzendem Land. W drugim wierszu. I będzie każdy jak kryjówka, czyli każdy to król i książęta, przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. Das heißt, der Herr Jesus und die Seinen, sie sind wie solche, die zum Segen für andere sind. A to wszystko oznacza, że Pan Jezus i ci, którzy są Jego własnością, mają być jak błogosławieństwo. Dieser Dornstrauch aber kann keinen Schatten, keine Hilfe, keinen Schutz bieten. A ten krzak tego głogu nie może dać ani ochrony, ani bezpieczeństwa, ani cienia. Dieser Dornstrauch ist auch gar nicht von sich aus bereit, bedingungslos König zu sein. Ten głóg nawet sam od siebie nawet nie był tak gotowy do tego, aby bezwarunkowo stać się królem panującym nad innymi. Sondern wenn ihr mich in Wahrheit zum König über euch salben wollt, so kommt. Tylko mówi, jeżeli wprawdzie chcecie mnie namaścić na swojego króla. Wenn aber nicht, so soll Feuer von dem Dornstrauch ausgehen und die Zedern des Libanon verzehren. A jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z głogu i strawi cedry Libanu. So ist das, wenn wir uns auf die Führung von dem Teufel einlassen. Tak to właśnie jest, jeżeli pozwolimy prowadzić się przez diabła. Er reicht uns die Hand. On wyciąga do nas swoją dłoń. Aber sei sicher, wenn du ihm die Hand gibst, dann wird er sie festhalten. Ale bądź pewien tego, jeżeli ty wyciągniesz swoją dłoń i uchwycisz się go, to on już ciebie nigdy nie puści. Und um aus dieser Hand wieder herauszukommen, bedarf es
größter Gnade von Seiten Gottes. Aby być wyrwanym z tej ręki szatana, potrzeba największej łaski ze strony Bożej. Und dasselbe gilt, wenn wir uns seinen Listen, wenn wir seinen Listen erliegen. To samo obowiązuje, jeżeli my poddamy się pod jego chytrość. Jotam warnt das Volk. Jotam ostrzega ten naród. Er sagt ihnen, glaubt ja nicht, dass dieser Dornstrauch euch zum Segen sein wird. On im po prostu mówi, nie myślcie sobie, że ten głuk będzie dla was błogosławieństwem. Irgendwann werdet ihr nicht mehr zufrieden sein und dann wird euch sein Feuer treffen. Kiedyś nie będziecie właśnie zadowoleni z niego i wtedy jego ogień spali was. So ist das früher oder später, wenn wir uns nicht unter die Autorität Gottes stellen, sondern wenn wir Menschen, die nach menschlicher Weisheit regieren wollen, unterstellen. Tak to właśnie się dzieje, jeżeli my nie chcemy poddać się pod autorytet Boży, tylko postanawiamy sobie za przywódców ludzi, którzy chcą nad nami panować. Jotam erinnert noch einmal daran, dass sein Vater sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, Vers 17. W 16 wierszu Jotam jeszcze raz im o tym przypomina, że jego ojciec dla nich właśnie narażał swoje własne życie. Und dass sie Verrat üben an diesem Gideon, indem sie alle seine Söhne haben umbringen lassen. I to właśnie oznaczało, że go zdradzili, tego Gedeona, i zamordowali wszystkich jego synów. Und er kündigt an, Vers 20, dass von Abimelech auf sie Feuer ausgeht und die Bürger von Sichem verzehren wird. I on im to zapowiada, że to właśnie ogień wyjdzie z Abimelecha i pochłonie wszystkich obywateli Sichemu. Und dass umgekehrt genau das gleiche gilt, dass das Feuer von den Bürgern ausgeht und Abimelech verzehren wird, Vers 20 am Ende. I druga połowa tego 20 wiersza pokazuje, że również i na odwrót wyjdzie ogień z obywateli Sychemu i z załogi warowni i pochłonie Abimelecha. Genauso wird es kommen. Dokładnie tak się to spełni. In doppelter Hinsicht also kommt Gericht über die Beteiligten hier. A więc to w podwójny sposób sąd spotyka wszystkich tych uczestników tych zdarzeń. Wenn sie nicht auf Jotam hören, werden sie unter die furchtbare Zuchtrute von Abimelech kommen. Jeżeli oni nie posłuchają tego Jotama, to znajdą się pod tą przerażająco działającą rózgą tego Abimelecha. Und umgekehrt wird auch Abimelech zu Fall kommen. Ale również i na odwrót Abimelech również też wpadnie w zasadzkę ich. Paulus sagt in Galater 6, was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Paweł to napisał w Galacjan w 6 rozdziale, co człowiek sieje, to też i żniwować będzie. Das gilt für Abimelech genauso für die Einwohner. I to obowiązywało zarówno Abimelecha, jak również mieszkańców Sychemu. Und das gilt auch für uns heute in gleicher Weise. I to obowiązuje dokładnie w ten sam sposób nas w dzisiejszych czasach. Ob wir solche sind, die Verantwortung tragen wie Abimelech? Czy jesteśmy tymi, którzy noszą odpowiedzialność jak Abimelech? Wenn ich für das Fleisch sehe, wenn ich mich selber suche, dann werde ich die Folgen tragen. Jeśli będę siał dla własnego ciała i siebie samego będę wywyższał, to będę następstwa tego też widział. Aber dass so ein Diotrephes überhaupt entstehen kann, ist die Verantwortung von uns allen. Ale to, że wśród nas może powstać taki człowiek jak Diotrephes, jest zależne od odpowiedzialności nas wszystkich. Und dann werden wir die Folgen auch tragen müssen. I my będziemy musieli ponosić następstwa tego, że taki człowiek spośród nas powstał. Aber wir können das auch ganz allgemein sehen. Ale możemy też to uogólnić.
Wenn ich bewusst gegen Warnungen und gegen das Wort Gottes handle in meinem persönlichen Leben, jeżeli ja świadomie będę postępował przeciwko wszelkim ostrzeżeniom płynącym ze Słowa Bożego i postępował tak w moim życiu, was mein persönliches Leben betrifft, was meine Beziehungen betrifft mit anderen Menschen, vielleicht mit Gläubigen, Ehebeziehungen und so weiter. Jeśli chodzi o moje osobiste życie, jak również jeśli chodzi o wszelkie związki, w których się znajduję, czy to rodzinne, czy wśród wierzących, oder auch was unser gemeinsames Glaubensleben als Versammlung Gottes betrifft, albo jeśli to chodzi o nasze społeczne życie jako Zgromadzenia Bożego, was ich sehe, werde ich früher oder später ernten. Zawsze obowiązuje to samo. Co ja zasieję, to wcześniej czy później będę to żniwował. Wir sehen hier, dass Jotam flieht und nach Beer geht. Czytaliśmy o tym, że po wypowiedzeniu tej bajki Jotam ucieka i zamieszkał w Beer. Beer, wir kennen das von Beersheba zum Beispiel. To określenie Beer znajdujemy też i w tej nazwie miejscowości Beersheba. Das heißt Brunnen. I to słowo oznacza studnia albo źródło. Das ist ein Ort, wo ein Gläubiger wohl zu Hause sein kann. I jest to miejsce, w którym człowiek wierzący z pewnością może czuć się jak u siebie w domu. Der Brunnen spricht von der Frische des und der Kraft des Wortes Gottes. Woda ze studni czy ze źródła obrazowo wskazuje na tą odświeżającą siłę, która płynie ze Słowa Bożego. Wenn ich da wohne, wo das Wort Gottes ist, dann bin ich am richtigen Ort. Jeśli będę tam mieszkał, gdzie jest Słowo Boże, to z całą pewnością będę na właściwym miejscu. Wenn ich da hingehe, wo das Wort Gottes gepredigt wird, dann bin ich am richtigen Ort. Jeśli będę tam chodził, gdzie Słowo Boże jest głoszone, to z całą pewnością będę na właściwym miejscu. Wir werden morgen sehen, dass das ein großes Kennzeichen von Jefta war. I jutro będziemy to oglądali, że to była cecha, bardzo wielka cecha, charakteryzująca Jeftę. Prägt das mich, prägt das dich auch? Czy to dotyczy ciebie? Czy to dotyczy też mnie? Dass ich da wohne, wo das Wort Gottes ist? Że ja mieszkam w tym miejscu, gdzie jest Słowo Boże? Dass ich das Wort Gottes gerne lese und dass ich darüber nachdenke, um es auf mein Leben anzuwenden. Że ja to Słowo Boże chętnie czytam i z niego czerpię, aby zastosować to w moim życiu. Ab Vers 22 finden wir jetzt, dass drei Jahre vergangen sind. Od wiersza 22 możemy zauważyć, że minęło 3 lata. Scheinbar ging alles gut. Wydaje się, że w tych latach wszystko dobrze przebiegało. Was wollte denn dieser Jotam? Ist ja gar nicht eingetroffen. Cóż ten Jotam sobie wyobrażał? Przecież nic się nie stało. Drei Jahre geht alles seinen normalen Gang. 3 lata wszystko biegło swoim normalnym tokiem. Gottes Mühlen, sagt man, malen langsam. Mówi się w przysłowiu, że młyn Boży miele pomału. Aber sorgfältig. Ale dokładnie. Und irgendwann kommt dann die Antwort Gottes auf diese Bosheit. I kiedyś musi nastąpić odpowiedź Boża na tą całą złość. Er lässt ihnen 3 Jahre Zeit, um umzukehren. Bóg zostawił im 3 lata czasu, aby się mogli nawrócić. Gottes Zucht kommt im Allgemeinen nicht sofort. Karność Boża spada ogólnie mówiąc zwykle nie natychmiast. Wie lang hat er Geduld gehabt mit dem Volk Israel? Jakże długo on okazywał cierpliwość nad ludem izraelskim? Wie viele ihrer Könige haben sich immer wieder abgewendet von Gott? Jakże wielu królów izraelskich ciągle na nowo odwracało się od Boga. Und doch hat es enorm lange gedauert, bis Gott seine Herrlichkeit zurückgezogen hat. A jakże długo to trwało, zanim Bóg koniec końców sprawił, że jego chwała opuściła to miejsce w Izraelu.
Und hier kommt dann auch, dass Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem sendet. I tu doszło do tego, że Bóg zesłał złego ducha na Abimelecha i na mieszkańców tego Sychemu. Meine nicht, wenn du einfach auf deinem Weg verharrst, von dem du gehört hast, dass er nicht gut ist. Nie myśl sobie, że jeżeli będziesz trwał z uporem na tej drodze, o której inni ci powiedzieli, że ona jest zła, dass Gott nicht reagieren wird. Że Bóg w końcu nie zareaguje. Regierung Gottes, sagen wir manchmal. Czasami mówi się, że rządy Boże heißt, dass du das bekommst, was du verdienst. Oznaczają to, że ty otrzymasz w końcu to, na co zasłużyłeś. Gott regiert heute indirekt. Bóg wykonuje swoje rządy w dzisiejszych czasach w sposób pośredni. Das heißt, dass er nicht sofort reagiert auf das Gute und das Böse in unserem Leben. I to też oznacza, że nie reaguje natychmiast na to, co się objawia w twoim życiu, bądź dobre, bądź złe. Aber das heißt nicht, dass er nicht regieren würde. Ale to wcale nie oznacza, że Bóg nie reaguje w ogóle. Und gerade bei uns, die wir gläubig sind, sieht er sehr genau. I właśnie akurat w przypadku nas, którzy jesteśmy wierzącymi, Bóg przygląda się na nas bardzo dokładnie. Das war jetzt nicht gut gesagt, weil Gott immer sehr genau sieht. A to przecież może dobrze nie powiedziałem, bo przecież Bóg zawsze dokładnie wszystko widzi. Aber bei uns ist seine Regierung direkter als bei Ungläubigen. Ale w przypadku nas jest jego sprawowanie rządów bezpośrednio nas dotykające bardziej niż w przypadku ludzi niewierzących. Und die Begründung, warum Gott einen bösen Geist sendet? I uzasadnienie tego, dlaczego Bóg zesłał tego rodzaju poróżnienie między nimi, ist, dass sie gewalttätig waren an den Söhnen Jerubbaals. To była przyczyna tego, że oni wykonali tę przemoc i mord nad synami Jerubala. Wir sehen in Vers 25, dass sie versuchen einen Hinterhalt gegen Abimelech zu legen. Czytamy w wierszu 25, że oni próbowali ustanowić zasadzki na Abimelecha. Also genau diejenigen, die ihn zum König gemacht haben, wenden sich jetzt gegen ihn. A więc dokładnie wszyscy ci, którzy postanowili uczynić go królem, teraz skierowali się przeciwko niemu. Wer in dieser Welt auf Dankbarkeit vertraut, der ist irregeleitet. Jeżeli ktoś oczekuje wdzięczności ze strony świata, to z całą pewnością wszedł w ślepą uliczkę. Von dieser Welt kannst du nichts erwarten. Ze strony tego świata nie możesz niczego oczekiwać. Za wyjątkiem złego. So kommt es auch hier. I tak też się zdarzyło tutaj. Aber mit menschlichen, fleischlichen Mitteln ist dem Bösen nicht beizukommen. Ale stosując ludzkie, cielesne środki działania, nie można wystąpić przeciwko złemu. Da gibt es einen Gaal. Dlatego, że był ktoś taki jak Gaal. Bemerkenswerterweise Sohn Ebeds. I to trzeba zwrócić na to uwagę, syn Obeda. Der steht für fleischliche Energieanstrengung. Który reprezentuje tutaj te wszystkie który reprezentuje tutaj wszelkie cielesne sposoby działania. Sein Name bedeutet seltsamerweise Ekelabneigung. Jest to rzeczą szczególną. Jego imię tłumaczy się obrzydzenie albo odepchnięcie. Und Ebed heißt nichts anderes als Knecht. Ale z drugiej strony również znaczy sługa. Er ist also selber jemand, der gar nicht frei ist. A więc on sam ze siebie jest kimś, który nie jest wolnym.
So jemand benutzt Gott nicht zu seiner Rettung, also zur Rettung des Volkes. Kogoś takiego Bóg nie używa dla ratunku swojego narodu. Im Gegenteil, wir sehen hier, dass so ein Dankfest abhält. Nie, przeciwnie do tego widzimy tutaj, że on urządził sobie takie święto dziękczynienia. Sie aßen und tranken und fluchten Abimelech. I czytamy o tym, że oni teraz jedli i pili i przeklinali Abimelecha. Dankfeste gab es im Volk Israel. Takie święta dziękczynienia były również zarządzone w Izraelu. Eigentlich war der größte Teil der Feste Dankfeste. To było jedno z wielkich świąt, właśnie święto dziękczynienia. Das Fest der Erstlingsgabe. A więc były takie święta jak święto tych pierwocin. War das Dankfest für die erste Ernte. I to było święto dziękczynienia za pierwsze żniwa. Das Fest der Wochen war das Weizendankfest. A święto tygodni było świętem dziękczynienia za żniwa pszeniczne. Und das Lobhüttenfest war das Dankfest für Öl, Wein und die restlichen Einkünfte. A święto szałasów było świętem dziękczynienia za pozostałe zbiory, takie jak winorośl, jak oliwki i pozostałe płody rolne. Aber hier wurde ein Dankfest mit heidnischen Gebräuchen wie Trinken und Essen verbunden. Ale tutaj to święto dziękczynienia było połączone z pogańskimi sposobami świętowania, mianowicie jedli i pili. Das ist eine Verdrehung und eine Verdrehung dessen, was Gott gegeben hat. Jest to przekręcenie tego, co Bóg w zasadzie zarządził. Etwas Äußeres wird genommen, was Gott gegeben hat, und wird dann aber mit heidnischen Dingen verbunden, die böse sind. I coś, co Bóg zarządził, taka rzecz świętowania, taka rzecz zewnętrzna, została połączona ze rzeczami pogańskimi, czyli świętem jedzenia i picia. Man kann ja wohl kaum die Augen davor verschließen. I trudno jest przed tym zamknąć swoje oczy, że przecież my to oglądamy własnymi oczami w naszych chrześcijańskich czasach, nieprawdaż? Przecież mowa jest o tak zwanych chrześcijańskich świętach, wo ein gewisser Bezug tatsächlich zu Dingen da ist, die es in der Bibel gibt. W których to w pewnym sensie jest odniesienie do rzeczy, które znajdujemy w Biblii, die aber in sich selbst total heidnisch sind. Ale święta, które same w sobie są totalnie pogańskim zwyczajem. Das vielleicht prominenteste Beispiel ist Weihnachten. Tym najbardziej znamienitym tego przykładem to święta Bożego Narodzenia. Dass man auf diese Weise nicht Gott ehren kann oder in diesem Fall hier das Volk befreien kann, muss ja nicht weiter erklärt werden. A to, że w przypadku tych naszych świąt, tak zwanych chrześcijańskich, jak również i tego święta, które tutaj oglądamy w Księdze Sędziów, że nie była tutaj przynoszona chwała Bogu, to myślę, że nie trzeba tego podkreślać. Gott benutzt diesen ekelhaften und zugleich arroganten Menschen Gal. Bóg używa tego obrzydliwego, a jednocześnie aroganckiego człowieka o imieniu Gal, um den Streit zwischen Abimelech und dem Volk zu schüren. Aby poprowadzić tą sprawę tej sprzeczki pomiędzy Abimelechem i tym narodem. Zunächst benutzt Gott das als Zuchtrute für das Volk, denn Abimelech gewinnt. Najpierw Bóg to używa jako rózgę karności w stosunku do tego narodu, dlatego że najpierw Abimelech zwycięża. Das gleiche gilt für die Geschichte von dem Turm in Sichem, Vers 46. I to samo też i dotyczy tej historii wieży, która jest opisana w 46. wierszu. Aber dann gibt es in Tibet, Vers 50, eine dritte Geschichte.
Ale od 50. wiersza rozpoczyna się nowa historia, która jest powiązana z Tebes. Alles scheint so zu sein wie vorher. Wszystko wydawało się, że przebiega dokładnie tak samo jak poprzednio. Abimelech hat sich mit Sicherheit gesagt, habe ich zweimal gelöst, Kinderspiel. Abimelech na pewno sobie pomyślał, dwa razy zwyciężyłem, to i trzecie będzie dla mnie sprawą dziecięco łatwą. Da passiert etwas, womit er überhaupt nicht gerechnet hat. I dzieje się coś, z czym on w ogóle nie liczył się. Da wirft eine Frau den oberen Mühlstein, Vers 53, auf den Kopf Abimelechs. Czytamy w 53 wierszu, że pewna kobieta zrzuciła górny kamień młyński na głowę Abimelecha. Und zerschmettert seinen Kopf. I tym samym roztrzaskała jego czaszkę. In dem Sterben ist der Mensch immer noch mit seinem eigenen Ego beschäftigt. Ego. In dem? Im Sterben. Ach, im Sterben. W czasie swojej śmierci on dalej jeszcze jest zajęty swoim własnym ego. Vers 54 sagt er zu dem Knaben, zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat mich, hat ihn umgebracht. W 54 wierszu czytamy, że on powiedział do swojego giermka, wyciągnij śpiesznie miecz swój i dobij mnie, aby nie mówiono, że mnie kobieta zabiła. Aber wie diese Geschichte beweist, er hat sich damit nicht durchsetzen können. Ale jak ta historia na to dobitnie pokazuje, nie udało mu się to osiągnąć. Wir wissen bis heute, es war eine Frau. My po dziś dzień wiemy o tym, że to właśnie do jego śmierci przyczyniła się kobieta. Wir lernen daraus für unsere Tage. I teraz z tego zdarzenia możemy się nauczyć następujących rzeczy obowiązujących w naszych dniach. Wenn an einem Ort oder vielleicht in einer Region, in einem Land Streit da ist. Jeżeli w jakiejś miejscowości, w jakimś rejonie albo w jakimś kraju jest sprzeczka. Es geht natürlich jetzt nicht um die Frage, ob man diesen einen Vers so oder so auslegt. Oczywiście nie chodzi tutaj o pytanie, czy dany wiersz należy tak albo tak wykładać. Aber dass Gott ein Feuer anzündet, wie er das hier getan hat, zwischen Abimelech und dem Volk. Nie, chodzi tutaj o coś takiego, jak tutaj Bóg zapalił ogień pomiędzy Abimelechem a tym narodem. Fragen wir uns dann, ist so ein Zustand wie bei dieser, in dieser Zeit bei uns vielleicht auch erreicht? To czy nie powinno powstać w nas pytanie, czy stan ten, jaki żeśmy osiągnęli, nie jest podobny do tego stanu, jaki tu oglądamy? Wenn Brüder, Geschwister, Familien sich davon machen, das ist ja das Bild, dass hier alle möglichen sterben. Jeżeli bracia, siostry, całe rodziny są tym ogarnięte i wzburzone, czy nie powinniśmy się nad tym zastanowić? Wenn wir immer weniger werden, jeżeli my stajemy się grupą coraz to mniejszą, machen wir es uns dann leicht und zeigen mit dem Finger auf die anderen? Czy my sobie sprawę ułatwiamy i zaczynamy palcem wskazywać na wszystkich innych? Oder frage ich mich, albo może samych siebie powinniśmy zapytać, czy to czasem u mnie samego, albo u nas wszystkich coś nie jest w porządku, jak wtedy, w tych czasach w Izraelu? Und wenn wir merken, dass etwas nicht in Ordnung ist, a jeśli zauważymy, że coś nie jest w porządku, sind wir dann solche Gals, die meinen, sie selbst, wir selbst könnten das schon auf unsere Weise in Ordnung bringen? Czy będziemy wtedy takimi jak ten Gal, którzy będziemy myśleli, że sami sobie z tym damy radę? Mit fleischlichen Mitteln? Stosując cielesne środki? Oder folgen wir dem Beispiel dieser Frau? Albo może pójdziemy za przykładem tej kobiety. Die Frau steht nach 1. Petrus 2 für Schwachheit. Niewiasta, zgodnie z pierwszym listem Piotra, drugi rozdział, reprezentuje słabsze naczynie. Aber Gottes Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Ale czyż nie wiemy o tym, że Boża siła się właśnie wypełnia w słabości?
Wenn wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern allein auf Gott, dann kann er wirken. Jeżeli nie będziemy ufali samym sobie, tylko Bogu, tylko wtedy będzie on mógł działać. Er wird eingreifen, wie er das hier getan hat, um seines Namens willen. On zawsze wkroczy w sytuację, tak jak i w tym przypadku uczynił z powodu imienia swojego. Er ist treu. Bo on jest wierny. Und er kann sich selbst nicht verleugnen. I nie może zaprzeć samego siebie.